Dzień dobry Państwu, dzień dobry lub dobry wieczór. W zależności od tego, która pora dnia bardziej sprzyja refleksji na tematy, na które dzisiaj Państwa zaprosiliśmy. Stąd widzę świetnie, publiczność jest tak znakomita, że myślę, że przywilej serdecznego powitania w naturalny sposób należy do Pana Rektora i chciałbym poprosić Pana profesora Macieja Żukowskiego wraz z panem Andrzejem Głowackim, dziekanem klubu Partnera, który jest współgospodarzem dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwa wszystkich bardzo, bardzo serdecznie powitać w naszej auli. Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W sposób szczególny chciałbym powitać pana profesora Krzysztofa Zanussiego, naszego dzisiejszego gościa. To dla nas zaszczyt gościć pana w murach naszej uczelni. Witamy serdecznie. Również serdecznie witam panią Jolantę Musiela, członka zarządu Volkswagen Polska. Bardzo serdecznie witamy panią na pani uczelni. Proszę państwa i wszystkich państwa równie serdecznie witam. Pracowników uczelni, studentów, doktorantów, partnerów. Wszystkich państwa witam bardzo serdecznie. To spotkanie jest, jak już powiedział pan doktor Kur, który Państwa przywitał, organizowane wspólnie przez uczelnie, a w szczególności przez Otwartą Wszechnicę Ekonomiczną Erga Omnes, której właśnie szefuje pan dr Jerzy Kur oraz jednostki uczelni, w szczególności dział marketingu, a także przez Klub Partnera. Klub Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z którym już od tylu lat tak dobrze współpracujemy i z której tej współpracy jesteśmy dumni. Pan Andrzej Głowacki, prezes Klubu Partnerów. Dziękuję bardzo. Państwu przypomnę tylko, że Klub Partnera to 80 znakomitych firm wielkopolski, która buduje platformę, które budują platformę współpracy między nauką a biznesem, czyli między przedsiębiorstwami a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, najlepszą ekonomiczną uczelnią w Polsce. Proszę Państwa, witam Państwa szczególnie serdecznie, bo jest to nasze trzecie spotkanie, które Zdaniu Grup organizuje. Pierwsze spotkanie mieliśmy z księdzem Adamem Bojeckim, gdzie już była bardzo wysoka poprzeczka postawiona. Spotkanie było naprawdę świetne. Kolejne spotkanie ekologiczne mieliśmy z Szymonem Hołownią, gdzie z kolei nam bardzo, bardzo opowiadał, jaka perspektywa nam towarzyszy, jaka nam towarzyszy nam. A dzisiaj, proszę Państwa, obawa moja jest taka, że jak już dzisiaj będzie tak wysoka poprzeczka postawiona, już nie wiem, kogo kolejnego zaprosimy, ale myślę, że kreatywność członków klubu Partnera spowoduje, że na pewno wiele znamionych gości będziemy mieć zaszczyt witać w klubach uczelni ekonomicznych Poznania. Dziękuję bardzo. Gdybym wiedział, że w Klubie Partnera jest 80 firm, to moglibyśmy powiedzieć 80 firm Klubu Partnera na 80. urodziny pana Krzysztofa Zanussiego, bo chcę powiedzieć, że dzięki zgodzie pana profesora Zanussiego możemy w tym dniu to dzisiejsze spotkanie też zaliczyć do po prostu uroczystości czy wydarzeń, które w tym roku 80. urodzin się znalazły. Czy człowieku światowego formatu trudno, żeby się wszyscy chętni pomieścili tego jedynego dnia. W związku z tym, pozwolicie Państwo, wydaje mi się, że to jest dość oczywiste, jak patrzę na widownię, szczególnie tak, że odkładanie spraw na później niczemu dobremu nie służy. A odkładanie spraw przyjemnych w szczególności. Zatem jeśli moglibyśmy w ten sposób zacząć nasze dzisiejsze spotkanie. Panie profesorze, szanowni państwo, zaczniemy, jeśli mogę. Nie muszę tłumaczyć, co teraz będzie.
nadzwyczajna konieczność, którą trzeba było wykorzystać. Gdy zadzwoniłem do pani prezes, pytając, czy zgodziłaby się wziąć udział w dzisiejszym spotkaniu, powiedziała: należ dzisiaj, ja mam swoje urodziny, mam obiad rodzinny zaplanowany i tak dalej. Więc tym bardziej podwójne brawa za to, że pani zechciała tutaj przyjść. To naprawdę dzisiaj są, to jest ten dzień, w którym są te urodziny. Nic w Polsce przy takiej okazji bez 100 lat odbyć się nie może. A ponieważ mamy chór Economic Singers właśnie z otwartej przetnicy ekonomicznej, no to to już nie jest niespodzianką. Proszę bardzo, mam nadzieję, Katarzyną Cię poprosić. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. I gwiazda pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. W drobnym szczęściu pomyślności niech jutro zaśnie. W drobnym szczęściu pomyślności niech jutro zaśnie. To, że pan rektor i pan Andrzej Buharski składali kwiaty, to być może powiem, bo niekoniecznie to przewyższenie jest tak oczywiste. A teraz, że pan Jens Oksen, prezes zarządu Volkswagen Poznań, to tytułem informacji. Ja w międzyczasie, jeśli mogę powiedzieć, zastanawiające jest to, że tak wiele osób wciąż reaguje, bo ja to pamiętam strukturę kryształu, barw ochronnej, parę innych filmów, ale jak do naszej wybitnej absolwentki, naprawdę, jeśli popatrzeć na indeks niezwykle utalentowany, to też było widać na dyplomie Uniwersytetu Medycznego, przepraszam, Akademii Muzycznej w Poznaniu, czyli Katarzynie Hołysz. Zapytałem, czy zechciałaby śpiewać Happy Birthday to you. Ona powiedziała z wielką przyjemnością, ale w dodatku ja bym chciała też od siebie coś podarować. A ponieważ jest naszą absolwentką, rozumiem, że to jest prezent wspólny. Ale nawet wybitne potrzebują czasami akompaniamentu. Więc poprosiłem Macieja Pawicha, stąd w tym zaproszeniu jest profesor fortepianu, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu, jeszcze Akademii Muzycznej w Poznaniu, żeby zagrał. Znowu ciekawa rzecz, po wielu latach spotkali się oni oboje, bo w 2003 roku oboje zostali Maciej Pawich i Katarzyna Hołysz obdarowani medalem, czy uznani za obiecujące talenty, teraz widzimy medal Polski, i medalem młodej sztuki. Spotkamy się teraz podobnie na scenie, jeśli mogę, do Katarzyny Hołysz, którą Państwo już widzieliście, dopowiedzieć. Ja chciałam tylko sprostować, drodzy Państwo, że chyba dam radę. Nastąpiła pomyłka w datach. Medal Młodej Sztuki otrzymaliśmy nie w 2003 roku, Jerzy, tylko dużo, dużo później. Ja się nie mylę, ale nie zrobię mu kryteria. Ja już zapowiedziałem, że nasza najwybitniejsza ekonomistka i niezwykle utalentowana śpiewaczka, sopranistka, zechce wykonać. Chciałem przygotować i wokalizę Wojciecha Kilara, bo tak szukając... Ulubiony kompozytor mistrza, więc szukaliśmy, co by tu wykonać. Wykonamy wokalizę z innego filmu. A przy tym... Ale
ważna jest muzyka, która tutaj niesie treści ponadczasowe. Tak jest, a emocje niesie ponadczasowe, bo specjalnie Katarzyna wybrała taki utwór, który nie ma słów. Proszę każdy, bo myślę, że więcej patrzą, znają, potrafi powiedzieć bez słów niż z tekstem. Ja chciałam tylko, drodzy Państwo, powiedzieć, że ja już jestem w tym wieku, może nie widać, że nie lubię się uczyć nowych rzeczy, natomiast to jest nowa rzecz, którą nauczyłam się specjalnie dla mistrza i specjalnie dla pani prezes. Więc gdyby się coś działo po drodze, aczkolwiek nie przewiduję takiego scenariusza, to proszę o wybaczenie. To jest moja inicjacja dzisiaj specjalnie dla Państwa z tym utworem. Thank you.
tego głosu, to niestety truizmem stanie się powiedzenie, że głos ludzki jest najdoskonalszym instrumentem. Myślę, że on jest tak doskonały, że pewnie możemy przypuszczać, że to nie tylko geny, że coś nadprzyrodzonego pewnie musi być w Kasi pamięci. Ale najdoskonalszym też się tak uważa mechanizmem, który ma z siebie wydobywać muzykę, jest fortepian. Profesor Maciej Pawich, raz na przyjemność, sporadycznie go słuchamy, ale jest fantastyczny, bo na każde hasło odpowiednio reaguje. Jeśli przez sposób widzenia rozumiemy paradygmat, to myślę, że dzięki takim spotkaniom jak z Katarzyną, jak za chwilę będziemy świadkami Macieja Papicha, to inaczej będziemy trochę patrzyli pewnie na świat. Maciej nie chciał powiedzieć, co dzisiaj zagra. Jest zawsze tajemniczy, a tym bardziej jest emocja, choć na konferencję rad to oczywiście utrapienie. Panie profesorze, mikrofon? Jeśli dobrze mnie słychać, to ja chętnie bez mikrofonu, ponieważ lubię w naturalny sposób komunikować się z publicznością. Jurek powiedział, że jestem tajemniczy. Ja po prostu w takich wypadkach nie wiem, zwyczajnie nie wiem, co zagram. A zatem po prostu zacznijmy od tego, że spróbuję zostać w klimacie. Thank you.
Jak zapewne Państwo poznali, przynajmniej w większości, był to Fryderyk Chopin i jego sławny Nocturne Cis Moll Lento con Gran Espressione. Dlaczego Chopin? Chopin nasuwa się od razu przy okazji dzisiejszego spotkania, ponieważ muzyka Chopina jest skończoną doskonałością, z którą się po prostu nie dyskutuje. I w tej muzyce zawarte jest wszystko. Jest zawarty cały świat, wszechświat, wręcz kosmos. Ona, jak sam Chopin powiedział, muzyka jest mową dźwięków. I to właśnie w ten sposób należy rozumieć. Muzyka do nas przemawia i ktoś, kto chce grać, powinien nauczyć się najpierw dobrze mówić. Ja często powtarzam swoim studentom czy młodzieży podczas warsztatów muzycznych: posłuchajcie dobrych aktorów, posłuchajcie śpiewaków, posłuchajcie dobrych mówców. Jakiś, załóżmy, młody adept sztuki, no nie radzi sobie z frazą, nie rozumie tej frazy. Ja mówię: a słuchaj, zwykła rzecz. Przed sobą masz fortepian. Powiedz to słowo fortepian na 10 różnych sposobów. Powiedz radośnie, powiedz z entuzjazmem, powiedz smutno, powiedz groźnie, powiedz jeszcze na inne sposoby. Aha, to o to chodzi. Dokładnie to samo jest w muzyce, zwłaszcza w muzyce Chopina, która jest po prostu niezwykle, niezwykle narracyjna. Skoro już przy Chopinie jesteśmy, Jurku, pilnuj mnie z czasem, bo ja czasem mogę się zapędzić. Z czego Chopin był znany? Ze niezwykłej, no nie tylko dramaturgii swoich dzieł, ale także z delikatności, subtelności i lotności. Od razu, skoro już byliśmy w tonacji cismol, zostanę w tej tonacji i zaprezentuję Państwu walca. Nie mazurka, nie poloneza, ale walca. Ponieważ walce pisał również Johann Strauss, znakomity. Natomiast walce Chopina są wyjątkowe. Tam jest nie tylko wielka wirtuozeria, ale tam po prostu każda nuta ma swoje miejsce. Czy to w muzyce Lista, czy Beethovena, kiedy jakąś nutę się potraktuje bardziej obojętnie albo się zwyczajnie wypuści, dziełu nic się nie stanie. Natomiast Chopin tego nie znosi. Wszystko musi być po prostu idealnie, wszystko na swoim miejscu. A będzie to również znany utwór, sławny walc Cismol, op. 64. I jeszcze jedno, teraz mi się przypomniało. Wielki znawca muzyki Jerzy Waldorf powiedział kiedyś tak, że gdyby się chciało tańczyć walce Chopina, to powinny to robić tylko i wyłącznie księżniczki. Zapraszam do wysłuchania. Thank you.
jakoś tutaj nawiązać do mojej znakomitej, kochanej koleżanki. I przyszła mi do głowy pieśń, ale bez obawy nie będę śpiewał. Chopin napisał kilka pieśni. Chciał, żeby je po śmierci jego spalono, ponieważ no, nie był raczej z nich zadowolony, wstydził się. A przecież są no, przecudne, po prostu zwyczajnie są cudne. Jako, że nie zaśpiewam, zagram Państwu jedną, jak to on nazywał, piosnek w opracowaniu, czyli w transkrypcji, znaczy w parafrazie Franciszka Liszta, wielkiego węgierskiego kompozytora i tytana fortepianu. Sam Chopin, podziwiając jego niezwykłe zdolności techniczne, bo grał niesamowicie karkołomne utwory, sam Chopin nazywał go introligatorem muzycznym, bo uwielbiał po prostu oprawiać w swoje wirtuozowskie ramy dzieła innych twórców. Będzie to krótka piosenka w rytmie dziarskiego mazura pod tytułem Hulanka. Tak na koniec. Zapraszam. Bardzo dziękujemy, ponieważ muzyka to nie tylko dźwięki, ale zgodzi się przerwy pomiędzy nimi, czyli cisza. Musimy sobie zafundować, przynajmniej jeśli chodzi o tych dwoje i o muzykę na dłuższą przerwę. Bardzo ogromnie pięknie dziękujemy, a dowodem są oczywiście... My jesteśmy bohaterami, tylko dnia, ale dziękujemy bardzo. Nie wiem, czy to nadepytywanie na trend sukni, to jest magnetyzm sens, czy może po prostu chwila nieuwagi. Proszę Państwa, tak Pan Profesor nie pozna nas. Jesteśmy zmienieni. 10 lat temu Pan Profesor był u nas, kiedyś sprowokowany tym, co napisał. I to jest też wielka cecha Pana Profesora, że nigdy się nie wycofuje z takich rzuconych słów. Gdyby Europa była człowiekiem, napisał przed 10 lat, i to należałoby pójść z nią do psychologa. Nie do psychiatry jeszcze, ale do dobrego psychologa klinicznego. I na tym podium był pan profesor, był profesor nieżyjący już Kazimierz Obuchowski. Dyskusja była fantastyczna, a mówię to o tym dlatego i pozwalam sobie przypomnieć, bo zapadło mi kiedyś takie stwierdzenie pana Sobolewskiego, krytyka filmowego, który mówi, że dobry film dla niego to jest taki, po którym ludzie patrzą na świat inaczej. Dzięki pana filmom, między innymi, patrzymy również na świat inaczej. Ale to tyle tej części, jeśli mogę powiedzieć, urodzinowo, szczęśliwej dla nas.
Mam nadzieję, że dla Państwa te życzenia takie gorące będą po prostu też, to po prostu miłym wspomnieniem. A wracamy do spotkania, które musi się tutaj odbyć. Bo gdzie, jak nie w Polsce, czyli w kraju, w którym profesor Tadeusz Kotarbiński prowadził do spisu dyscyplin naukowych naukę o praktycznym działaniu. A jeśli nauka o praktycznym działaniu, to gdzie, jak nie w Poznaniu i gdzie, jak nie w Uniwersytecie Ekonomicznym, którego wieloletnim i sprawdzonym, jak pan rektor powiedział, partnerem jest Volkswagen, firma od wielu lat wybierana przez pracowników za najlepszego pracodawcę. Początek właściwie tej współpracy to jest piękna też historia, jeśli mogę, jeśli Państwa nie zanudzam, ale powiem dwie minuty, mianowicie początek. Narzeka się na korporacje i to powszechnie, a narzeka się na usługę, no i tak dalej, nie będę mówił. Ale w tym narzekaniu pewnie jest i wiele racji, ale no bez zmian niczego nowego nie będzie. Zarządzanie poprzez cele każdy wie, ile mamy produkować drzwi, okien, samochodów również. A któregoś urlopu pan prezes Jens Oksen, tak mi powiedział, wrócił zainspirowany rektorą, powiedział tak, a przecież to wszystko możemy zrobić, ale trochę inaczej, dobierając ludzi, którzy tak jak my będą odważni, będą udzielili współodpowiedzialność, będą mieli takie same wartości, takie same cele. Zgoda? A ponieważ trafiło to na podatny grunt, bo pani Jolanta Musielak to jest jej pasja i Skotarbiński, bo miała piątkę, jak się któraś z asystentek przyznała, więc po prostu piękna historia. I książka, którą znalazłem gdzieś łatwo, to znaczy kupiłem sobie po prostu przed kilkoma miesiącami, Strategie życiowe, czyli jak zjeść ciastko i je mieć. No przecież to jest piękna historia, że o sprawach ważnych, to przy takich sprawach życiowych porozmawiali ze sobą artysta ze swoją wrażliwością, fizyk z wykształcenia, więc dokładny człowiek i wnikliwy, jak tylko filozof potrafi być. Ale to zostawia nas z wyrazem artystycznym tych swoich przeczuć, wyobrażeń, no i poglądów. Ale w dużej firmie, a zwłaszcza niemieckiej, no to musi to być przecież zmierzone, policzone, bo to dotyka wielu różnych ludzi. I to był powód. Bardzo chylę słowa przed panią, że pani zebrała w sobie odwagę, zostawiła rodzinne objawy dzisiaj, dobrze, i się zgodziła zająć miejsce tu przy stole. Pan profesor również. I zapraszamy do dyskusji. Do spotkania. Proszę usiąść. Ten stołeczek jest bardzo stabilny, to jest stół reżyserski, ale ponieważ jak był profesor Penderecki, obchodził swoje 80. urodziny, gdzieś tam mamy drzewo, to jest w bibliotece. Patrz, się czuję zaszczyceni, bardzo proszę. To będzie w bibliotece razem z książkami i myślę, że jak kogoś znajdzie chęć wspomnień dzisiejszego i nie tylko, to zapraszamy. Dziękuję bardzo. Teraz zostaniemy pole dla pani, no bo siłą rzeczy, tak jak pani chodzi pierwsza przez drzwi, to pewnie też pierwsza zaczyna rozmowę. Panie profesorze, to wielki zaszczyt dla mnie. Się cieszę, że mam wielką przyjemność właśnie tutaj spędzić ten wieczór. Mimo również takich rodzinnych zobowiązań, ale jest to wielki zaszczyt, że mogę właśnie z panem profesorem, przy moich przyjaciołach, przy przyjaciołach z uczelni właśnie ten wieczór troszeczkę opowiedzieć o mojej historii. Ja się będę ustawił z Fredry. Wielki zaszczyt tam nie spłynął, jak pani mnie gościła. Teraz trzeba by zacząć od wartości. Myślałem o jednej żartach, bo ciebie przed chwileczką zabrzmiał utwór mojego nieodżałowanego przyjaciela Wojciecha Kilara. Pisał muzykę do wszystkich moich filmów. Nigdy ją nie straciłem, a on mnie zdradza nieustannie. To, co Państwo słyszeli, to było chyba z Coppoli. Zdradzał mnie z Jane Campion, z Polańskim, z Wajdą, z Kieślowskim. Więc zrobiłem mu za to straszne wyrzuty, a on mówił, zrób takie filmy, napisz taką muzykę.
Jedyne, że przyjaźń przetrwała nawet taką, takie zuchwalstwo, to znaczy byłego Boga. Proszę Państwa, o wartościach trochę ryzykowne jest mówić, bo mi się zwykle badamy, albo się moralizuje i obie rzeczy są naganne. Tak idąc drogą starożytnych, właściwie mówimy zawsze o tej samej wartości. Mimo to był pięknie i prawdzie. W hebrajskim języku pierwsze dwie są nawet jednym słowem. I teraz jest tylko kwestia, tak jak się modli, mówi, implementacji, czyli tego, jak te pojęcia zastosować w życiu. Bo one są, jakie są. I jeśli nie podważamy ich generalnie, tak jak to robią postmoderniści, którzy zaprzeczają prawdzie, jeśli zostawimy ich na boku, to wiadomo, że chodzi ciągle o to samo, tylko w różnych czasach inaczej. I teraz ja, proszę Państwa, no to nie bardzo mnie miło, Państwo zaskoczyli, że moje niekończące się 80-lecie ciągle trwa jeszcze. Czuję się nie tylko przedstawicielem Polski, ale przede wszystkim przedstawicielem Parku Jurajskiego, bo jestem autentycznym dinozaurem. I jako dinozaur mogę tutaj już Państwu, jako młodej publiczności, powiedzieć o czymś, co pamiętam z czasów, kiedy miałem 3 lata, może 3,5. I jak każdy chłopiec w tym wieku, słyszałem od rodziców, że dobry chłopiec mówi prawdę. Ale do tego było zastrzeżenie. Ale gdyby Niemiec pukał do drzwi i pytał, jest tam kto, to nawet jak my będziemy z tyłu, to ci damy znak, a ty mów, że nikogo nie ma, że cię rodzice zostawili za mnie. Wobec czego okazało się, że prawda nie jest taka prosta w zastosowaniu i dobry chłopiec kłamie, a zły chłopiec mówi prawdę. I ja musiałem z tym żyć wiele lat. Niełatwo mi to było zrozumieć, ale jak potem poszedłem do szkoły i była 4. klasa, przyszli różni nauczyciele i znowu ojciec wezwał mnie na męską rozmowę i powiedział, co ci mówią na fizyce, matematyce czy na chemii, to się ucz i słuchaj, ale co ci powiedzą na polskim, na historii, na geografii, na biologii, to powiedz nam w domu, my ci powiemy prawdę i nie mów tego w szkole. To były później lata 40. Więc, proszę Państwa, moje pokolenie z tymi wartościami zmagało się w szczególny sposób, bo one nie były łatwe do zastosowania. I miałem to szczęście, że znałem od lat profesora Bartoszewskiego, który rozpowszechniał takie strasznie proste moralne myśli, prawie aforyzmy, powtarzał, jak nie wiesz, jak postąpić, to postąp przyzwoicie. To najlepsze wyjście. A potem rozróżnił coś, co tylko polski język wymyślił, co jest bardzo oryginalne. Mianowicie my mamy jednoznaczność między słowem opłaci się i warto. A on rozróżniał i mówił, być uczciwym często się nie opłaci, ale warto. No i to jest coś, co bardzo do tej myśli jestem bardzo przywiązany. Ale po drodze życie stawia najrozmaitsze pułapki. I bardzo wiele rzeczy, które przeżyłem, nie pozwalały na to, żeby te ideały, te wartości naprawdę realizowano, bo musieliśmy spowodować się jeszcze inną zasadą, która jest przykra, ponura, to jest zasada mniejszego zła. Trzeba wybrać mniejsze zło, bo całemu złu się nie poradzi. I trzeba skalkulować, co jest mniejszą stratą. Ja przyznaję się głośno, że w latach 70. robiłem wiele filmów, ale nie podpisałem paru protestacyjnych listów, które pisali koledzy pisarza. Po prostu pisarze byli w innej sytuacji, wydawali za granicą, a ja musiałem liczyć się z tym, że jak podpiszę, to przestanę robić filmy. No i coś tam kręciłem, pisałem własny list, bo to było mniej karalne, ale to była pewna, to był ciężar. Nie podpisałem listu w obronie Sacharowa, potem mogłem spojrzeć w oczy i powiedzieć, panie profesorze, nie podpisałem, kiedy pan był na zesłaniu. Ja uważałem, że to jest mniejsze zło, jak nie podpiszę, niż jakbym podpisał, bo skończyłbym już swoją karierę
jako reżyser, a wierzę, że może z tych moich filmów też coś może wynika, jakaś wartość dla kraju, który wtedy no tak rosła w nas niezgoda na tą rzeczywistość ówczesną. Niezgoda do rzeczywistości w ogóle warunkiem rozwoju człowieka i człowieczeństwa. Na rzeczywistość nie trzeba się godzić. Ale jak się człowiek na wszystko nie godzi, no to staje się Don Quixote, walczy wtedy z wiatrakami. Więc znowu znalezienie miary tego, co ja na tym miejscu życia, w tym miejscu życia i świata mogę zrobić. To jest właśnie pytanie o to, jak wartości realizują się, kiedy otacza nas jakaś rzeczywistość. Ja mam teraz ochotę powiedzieć Państwu parę rzeczy, niestety w wielkim pośpiechu, więc pewnie one będą i powierzchowne, i mętne, ale taka okazja, żeby się spotkać z takim gronem inteligencji, jak tutaj mam ten zaszczyt, to nie chciałbym jej przepuścić. Chciałbym Państwu zacytować taką moją przygodę z moim wspaniałym, wielkim kolegą nieżyjącym już Andrzejem Tarkowskim, z którym byliśmy zaprzyjaźnieni i byliśmy razem w Ameryce. I mnie proszono, żebym był moderatorem spotkania, bo Tarkowski był bardzo gwałtowny, a nie znał angielskiego, miał tłumacza, ale z trudem się do tego myślenia amerykańskiego przybił. I z tej, to było w Colorado, wspaniały festiwal młodzieży. Tarkowski miał taką sylwetkę guru, więc ludzie na niego bardzo uważnie patrzyli. I ktoś z młodych Amerykanów wyrywał się z pytania: panie Tarkowski, co ja mam robić, żebym był szczęśliwy? I Tarkowski się wściekł na to pytanie. Niestety te słowa, których używał, były zrozumiałe, bo były powiedziane do mikrofonu po rosyjsku, ale prawda, idiota, kretyn, to jest we wszystkich językach tak samo. No a ja mówię: Andrzej, nie gorączkuj się, to niegodne, trzeba powiedzieć, co jest ważne, jeśli ty uważasz, że to nieważne, że on chce być szczęśliwy. Na to stwierdziłem, że to wszyscy wiedzą. No i tak się wydaje, powiedz to porządnie, może to się uda przetłumaczyć. I tak sobie powiedział: no jak to? No każdy się musi zastanowić, po co został wezwany z niebytu. Przecież mogło nas nie być wszystkich. I świat by działał tak samo. Mogło nikogo z nas tutaj nie być na świecie i też byłby świat taki, jak jest. Więc po co już zostaliśmy z tego niebytu wyrwani? Jak zrozumiemy, jaki cel temu przyświeca, no to realizować ten cel na po drodze. Raz będziemy szczęśliwsi, raz mniej szczęśliwi. To jest wyznaczenie, że za razem sobie mógłby robić swój. Bardzo mi utkwiła w głowie ta bardzo taka wschodnia chrześcijańska wizja tego, po co człowiek żyje. I proszę Państwa, zdaję sobie sprawę, że każdy z nas szuka tego głosu wewnętrznego i chce się odwołać do takiej intuicji, która nam odpowiada: to rób, a tego nie rób. W to się angażuj, a tutaj kłamiesz, więc nie rób tego, bo to nieprawda. To nie jest twoje, to nie jest prawda, to jest coś zapożyczone. I ten dramat jest dramatem powszechnym. Wszyscy szukamy ciągle odpowiedzi na to pytanie, jak postąpić. I szukamy jej w sobie, w swoim sumieniu. No chyba, że ktoś neguje istnienie sumienia, co robią niektórzy, i wtedy ta dyskusja staje się niemożliwa. Zrobię sobie, proszę Państwa, żyjemy w jakichś osobliwych czasach, kiedy człowieczeństwo doszło do jakiegoś kresu. To znaczy, nie bardzo wiemy, co dalej będzie z naszym gatunkiem. Jesteśmy w stanie tak zmodyfikować człowieka, że powstanie coś innego. I teraz powiem Państwu, to powiem z pewną dozą, no nie mogę prosić Państwa o dyskrecję, bo to byłoby idiotyczne, ale mówię to z pewną ostrożnością. Uczestniczyłem w zeszłym roku w takim spotkaniu, z którego nie wynosi się w zasadzie szczegółowych tematów. To jest spotkanie tak zwanego Waldeńskiego Klubu, który funkcjonuje przy prezydencie Federacji Rosyjskiej. Ja byłem tam drugi raz już zaproszony. Zapraszam, nie wiadomo dlaczego. Poprzednio to jeszcze domyślam się, że tam temu. Tym razem byłem jedynym człowiekiem z Polski. Tam są najczęściej byli politycy z Europy, na przykład pan Rafala, były premier Francji, czy pan Czarnogórski, były premier Słowacji. Taki zestaw ludzi, na którym Rosjanie testują swoje ideologiczne pomysły.
Tak rozumiem, taka była nasza rola. Była wdowa po Solżenicynie, był minister kultury pan Miediński, była pani minister oświaty. I był Tichon, metropolita, który był kiedyś moim studentem, co jest bardzo zabawne, bo on zaczynał w Kiku jako scenarzysta, a jest spowiednikiem pana prezydenta Putina. No i zapowiedzmy, opowiada państwu na rynku, gdzie spowiednikiem, ale to też my zapominamy, że spowiedź prawosławna wygląda troszkę inaczej i spowiednik nie musi słyszeć wszystkich grzechów. Proszę państwa, to jest ta strona anegdotyczna. Ja się tego nie powinienem opowiadać, ale jednak chodzi o coś merytorycznego. Ja w tym momencie przeszedłem do tematu, bo tu jest coś, co wydaje mi się gorące. Ja usłyszałem z prezydium od Rosjan, że Rosja zreorientowała się w tej chwili i odwraca się od Europy w stronę Azji, że jest potęgą euroazjatycką i że w tamtą stronę teraz patrzy już od czasu słynnego przemówienia prezydenta Putina w Monachium. No więc ja zapytałem, korzystając z tego towarzystwa, czy to oznacza, że Rosja się odwraca od judeo-chrześcijańskich korzeni? No bo jak Azja, to raczej konfucjonizm. I nic na to posłów, tylko nikt z zainteresowanych nie rwał się do głosu, ale pani minister oświaty powiedziała, tak, myśmy wysłali ponad 400 naukowców do Chin, żeby badać, jak myśl konfucjanicka przekłada się na edukację, żeby stworzyć społeczeństwo, które będzie sterowane. Bo społeczeństwo masowe, mówimy o 1,5 miliarda ludzi, bo tyle przypuszczalnie jest w Chinach, to społeczeństwo może być niesterowane. I konfucjonizm jest kluczem. I modelem, który chcemy od nich zapożyczyć, jest model roju pszczelego. Każda pszczółka za swoje miejsce. I każda pszczółka jest pożyteczna. I w jaką stronę działa. Ale tą, którą jej wskaże, jej miejsce. No, to jest wizja, którą bardzo łatwo zaatakować. I zrobiłem to natychmiast, mówiąc, no zaraz. Chińczycy mieli proch, ale nie wymyślili strzelby. Właśnie dlatego, że pszczółki nic nie wymyślą, bo to na tym polega, żeby nie wymyślały. I na to dopiero usłyszałem odpowiedź, dla której państwu cytuję tą całą historię. Usłyszałem, że to jest przedmiotem najgłębszych badań, zainteresowań i planów, że musi powstać nowy człowiek, czyli transhumanizm. Musimy genetycznie wyhodować tą mniejszość, która będzie posuwała świat do przodu. I dla nich trzeba zbudować inne miasta, zrobić inne prawa, wyselekcjonować ich genetycznie, społecznie, a poza tym jeszcze możliwe, że wprowadzić ich w jakiś stan symbiozy z jakimś oprzyrządowaniem, powiększyć ich pamięć tak, żeby mogli pamiętać wszystko, żeby byli cyborgiem, półkomputerem. Proszę państwa, zadaję to pytanie, bo o tym dzisiaj ludzie myślą i mówią i to jest już niedaleko. My nie możemy się łudzić, że nas to nie dotyczy, że ominiemy to pytanie. Ono się pojawia. I teraz, kiedy niedawno rozmawiałem o tym z teologami, którzy też się mierzą z pytaniem o tożsamość, to przypomniał mi się Tarkowski i to pytanie, które on stawia. Po co zostaliśmy powołani z niebytu? I jeżeli zadajemy sobie to pytanie indywidualnie jako ludzie, to może trzeba zadać to pytanie także w imieniu ludzkości. A po co ludzkość? Czy mamy prawo zmieniać swój charakter? W jakim stopniu? A w jakim stopniu jesteśmy zobowiązani trwać w tej biedzie, na którą jesteśmy skazani, odkąd wygoniono nas z raju? Ja mówię cały czas strasznie poważnie, ja byłem też wszystko to w ostatnich tygodniach w Izraelu i tam ktoś mi powtórzył wdzięczne powiedzonko, że ta nasza nędza to wszystko wina Adama. Bo gdyby Adam zamiast ugryźć jabłko, ugryźć węża, to bylibyśmy wszyscy grali. Proszę państwa, ale metafora biblijna jest potężna,
ale pytanie, co ludzkości wolno, na co sobie może pozwolić? Ludzkości, która uciekła od metafizyki i stara się nie myśleć o tym, że ktoś został stworzony, albo że jest jakaś inteligencja wyższa i że to nas do czegoś zobowiązuje, albo przed czymś coś wyklucza. To pytanie jest dzisiaj pytaniem niemodnym, kłopotliwym powszechnie. A tymczasem, popatrzcie, proszę Państwa, to już ostatni akapit, nie mam prawa tak długo gadać, ale mogę skracać czasu. Ale zaszły przemiany, w których wydaje się, że świat nie jest do końca świadomy. Myśmy pożegnali epokę Newtona, łącznie z determinizmem, który z niej wynikał. I ta cudowna konstrukcja tej fizyki klasycznej, no jest dzisiaj obiektem wózem. Tylko, że my jeszcze myślimy kategoriami, które są właśnie deterministyczne. Psychologia nam mówi, jesteś taki, bo tak cię ukształtowany, taki musisz być. Wszystko nieprawda. W rodzinie porządnej rodzi się seryjny morderca, w rodzinie jakiejś potwornej medeli rodzi się święty. Nie ma wcale determinizmu, ale udajemy, że jest, bo tak żeśmy się przyzwyczaili w XIX wieku. Żyjemy w czasach, którymi rządzi statystyka, czyli probabilizm. I tak mówi dzisiejsza współczesna fizyka. I w probabilizmie jest furtka dla nadprzyrodzoności. Bo kto rządzi przypadkiem, tego nie odgadniemy nigdy. Ale może ktoś rządzi i raczej chciałbym myśleć, że rządzi. Wobec czego to, w jakiej stronie świat pójdzie, nasz wybór jest wyborem w świecie, który jest już innym światem niż świat Newtona, a potem Feuerbacha, Engelsa, to wszystko są już myśli minione. A myśl Einsteina, czy Nilsa Bohra, zupełnie jest w innych kategoriach. I tenże Einstein, który się przedstawił jako człowiek bezwyznaniowy, w 1936 roku, zwracając się do humanistów, powiedział zdanie, które dosłownie cytuję, powiedział, kto nie czuje tajemnicy, ten jest ślepy i głuchy. I powiedział, ja człowiek bezwyznaniowy wiem, że tajemnica jest podstawą wszelkiej wrażliwości religijnej. I w tym sensie jestem religijny. Bo się tajemnicy znikło z kultury. Znikło właściwie ze wszystkich dziedzin, bo ono jest szalenie niewygodne. Czujemy się bardzo nieswojo, jeżeli mamy przed sobą zagadkę i wiemy, że często ta zagadka będzie nierozwiązana. Ale to jest moment, w którym musimy się zastanowić, jakie zapatrywanie na świat jest u podstaw naszych przekonań, naszych wyborów. I teraz, ponieważ to jest nauka ekonomiczna, no to jako laik totalny w tej dziedzinie, no widzę, że na horyzoncie pojawi się świat jakiś kompletnie odmienny, w którym Państwo też musicie przemeblować kompletnie wszystkie podstawowe pojęcia. Przecież my żyjemy w epoce, gdzie ciągle wszyscy mówią o wzroście i chcą, żeby rosło. A nie może rosnąć bez końca, bo już dochodzimy do granic i albo będzie zielono, albo będzie wzrost, ale dwie rzeczy na raz wyraźnie, to jest nie do pogodzenia. Opowiadania o harmonijnym wzroście, no kładą między bajki, to jest jednak demagogia, nie można w to poważnie uwierzyć. Tak się nie da. Trzeba zmienić strukturę naszych wartości i odłożyć posiadanie i chciwość do niechcianych cel człowieka. A przecież w swojej inauguracji nawet prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział odwrotnie, że chciwość, tak jak zdaje się twierdzą Państwo ekonomiści, jest motorem rozwoju ludzkości. Niekoniecznie. Była, jest przez ostatnie 1000 lat, ale Egipt żył 4000 lat i ekonomia nie rosła. Stała. Dziadek i wnuk żyli tak samo. Nie jest powiedziane, że człowiek, że ludzkość musi ciągle, jest coraz bogatsza, że musimy mieć ciągle więcej łapów, zjadać więcej, to już jest niemożliwe. Nie możemy mieć większych mieszkań, bo po co? Jednym słowem, wszystko może być inaczej. Możemy konkurować w jakiejś innej dziedzinie,
ale nie w dziedzinie posiadania. Dystrybucja jest dzisiaj problemem, komu co dać, kto ma mieć ile, ale produkcja, to żeby ciągle produkować więcej, to jest już dzisiaj wartość podejrzana. Warto się zastanowić, czy to jest, czy to ma sens, czy to jest prawda, czy to tak ma być, czy tak ma nie być. A ponieważ często mówię do moich kolegów z branży, to mówię, przecież wszyscy zarabiacie na reklamach. Że reklama to jest zatrucie naszego myślenia. Bo reklama, celem reklamy jest stworzenie potrzeb, których nie mamy. Nie zawracajmy głowy, że reklama informuje, już dawno nie informuje. My nie potrzebujemy tego wszystkiego, co wciskamy ludziom w reklamie, żeby oni tego zechcieli. No i w ten sposób psujemy planetę i psujemy ludziom charakter, dlatego że lepiej jest nie chcieć, niż chcieć w tej dziedzinie. Na pewno człowiek wolny to jest ten, który nie ma pożądań i nie musi mieć trzech szamponów na raz. A tutaj znam ciągle, to pokazują w telewizji i ktoś nam mówi, jesteś tego warta. Proszę Państwa, odnośnie się strasznie poważnie zagadałem i mówię rzeczy wątpliwe, więc proszę traktować to jako zachętę do rozważań, ale nic więcej. Poza to opowiem o swoich, to króciutko, ale to już nareszcie coś takiego z dziedziny historii, o mojej dziwnej przygodzie z reklamą. Ja byłem bardzo dumny z tego, że całe lata, kiedy byłem dość, powiedziałbym, nie byłem ubogi, ale skromny, żyłem skromnie, proponowano mi wielokrotnie reklamy i to już za granicą, to w latach 70. i dumnie odtrącałem te propozycje, mówiąc, nie będę się pasjonował właśnie żadną marką czy żadnym szamponem, że moje uczucia groszy kosztują i nie sprzedam się tak łatwo. Kiedy się zmienił ustrój w 1989 roku, ja prowadząc firmę państwową, którą dopiero przed paroma tygodniami aktualny pan minister nam zamknął, no ale to już jest skarb, tutaj państwu nie będę przenosił. Natomiast wtedy chciałem tą firmę natychmiast przestawić na tory nowego systemu, który był mi lepiej znany niż wielu moim rodakom, bo dużo pracowałem za granicą. I miałem pomysł, chyba do świątyni oświecił, bo to był pomysł genialny, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Zwróciłem się do człowieka, który już był na emeryturze i miał fantastyczną sklerozę. Wobec czego jako wicedyrektor on zapomniał PRL, bo to było zbyt niedawno. On pamiętał tylko, co było przed wojną. I myśmy od razu ruszyli do przodu, bo on uczył sekretarkę, że jak dzwoni telefon, to tam jest jej pensja i ona się ma uśmiechnąć, zanim dotknie tej słuchawki. Jak się nie uśmiechała, to sama po łapach. I nagle wszyscy mówili, jak u Państwa przyjemnie się dzwoni. Wszędzie były jeszcze socjalistyczne sekretarki, a tu już była sekretarka nowej ery. I teraz zwracam na to uwagę, bo zarządów tego mojego zastępcy dostałem jeszcze raz, właśnie w 90-tych latach, propozycję, wymienię, że to skrajnie była Holandia, zrobienia reklamówki za oszałamiające pieniądze, jak to zwykle w reklamie płacą wspaniale. No ale podpowiedziałem, nie zawracajcie głowy, byłem biedny, nie robiłem reklamówek, tym bardziej nie zrobię teraz, kiedy jestem względnie zamożny, po co mi to, nie będę się sprzedawał. A mój zastępca popatrzył mi w oczy i powiedział, czy pan jest pewien, że to jest taka dobra decyzja? Widzi pan, ile jest wiadomości w gazetach, że ktoś nie ma na operację, że ktoś nie ma na naukę, że ktoś żyje pod zarobaczonym mieszkaniem. Pan przez 2 tygodnie może załatwić kilkadziesiąt sprawnictw tymi pieniędzmi, które pan tak lekko zarobi. To trochę co to za duma, że pan jest ponad. Ja się zakłopotałem, myślałem, rzeczywiście może ja jestem w innych czasach. Może ja myślę w kategoriach polsko-szlacheckich, zamiast myśleć bardziej nowocześnie. I zapytałem niezapomnianego, nieżyjącego już biskupa Hrabka, z którym się blisko przyjeździłem, co ksiądz biskup sądzi. A on powiedział, niech pan to robi oczywiście, tylko połowę pieniędzy niech pan gdzieś przeprowadzi. Pojedźcie żonę tam, gdzie byście do mnie nigdy nie pojechali, bo za drogo zróbcie coś takiego zupełnie bez sensu, a drugą połowę niech pan odda na tą dobroczynność. Ja powiedziałem na to, że księdze, jak ja już się mam poniżyć do reklamy, to ja wszystko oddam. No mówię się, tu jest pułapka, bo pan nie ucieknie przed pychą. Będzie pana pycha żarła resztę życia. Dlatego niech pan wszystkiego nie oddaje. No i, proszę Państwa,
Puenta tej historii jest w gatunku, w kategoriach niesamowitości, ale właśnie rozumiany tak, jak to słowo naprawdę znaczy, bo dzisiaj ono się bardzo zdewaluowało. Ja zadzwoniłem do tego człowieka do Holandii i zapytałem, no to jak ja się zgadzam, to co robimy? Czy mam przyjechać do pana, czy pan przyjedzie do mnie? Nie, ja przyjadę do pana, bo ja właśnie kupiłem nowy samochód, nie wymienię marki, bo nie wypada tutaj wymienić żadnych małych samochodów, ale kupił sobie bardzo szybki samochód. Ja czekałem na niego w Warszawie i dostałem telefon. Zabił się na niebie w Niemczech na autostradzie, jechał tam, bo nie było limitu szybkości. Wpadł w poślizg i nigdy go nie zobaczyłem w życiu. Zginął, więc powiało taką prawdziwą niesamowitość. Może go nie było nigdy, może to był głos za światu, który do mnie dzwonił. To już jest moja fantazja reżysera. Ale tak Państwu to opowiadam, że jeżeli mówię źle o konsumpcji, a ona napędza gospodarkę, to dlatego, że jest, wydaje mi się, już dzisiaj trzeba przewidywać świat, który będzie inaczej napędzany. I teraz, jeżeli wiemy, że ileś osób niepotrzebnie pracuje, bo powinny pracować za nich różne automaty, to trzeba pomyśleć, co, jaki nawet sens życiu tych ludzi, którzy będą dostawali jakąś obywatelską pensję i co będą robić. Ktoś mi pokazywał taki żarcik, jak tych 5 milionów amerykańskich kierowców ciężarówek z dnia na dzień straci pracę, bo te ciężarówki spokojnie mogą jeździć prowadzone jakimś komputerami. No i co nie będą robić? Ona się będzie budził, wstawał, będzie miał pensję na koncie, no i z podatku, który z tego wynika. I prawdopodobnie potem pójdzie do takiej konsolety, puści sobie taką drogę na ekranie i będzie pociągał rączki, żeby wrócić do tego, na co marnował życie dotychczas za pieniądze. No to jest taki, prawda, obraz biedy ludzkiej, że my nie umiemy, my musimy zrozumieć, że praca i zarabianie to są dwie różne rzeczy. I że chyba praca w przyszłości będzie z zarabianiem rozdzielna. To jest dość dla mnie intrygująca myśl. Myślę, że właśnie ekonomiści muszą nam tu dopomóc, żeby to się żebyśmy to zrozumieli. A wiem, że takie podziały są niebezpieczne, bo nasza cywilizacja zaproponowała rozdział seksu i miłości i nie najlepiej to wygląda. Więc może tak też trzeba z tym uważać. Proszę Państwa, to tyle różnych takich myśli chciałem Państwu rzucić w nadziei, że to Wy mi pomożecie kiedyś na te pytania odpowiedzieć, a jak nie zdążycie, to komuś następnemu. Bo one są przed nami. I trzeba sobie strasznie ostro mówić chyba codziennie. Tak jak było, już nie będzie. I nie marzmy o tym. Marzmy to dziwne słowo, to jak mazać, ale do marzenia chodzi. Mówię powiedzieć, że to jest jak usłyszeć. Żeby nie marzyć o tym, żeby było tak, jak było. Bo nie będzie i nie powinno być. Ma być inaczej. A jak ma być, no to musimy wymyśleć, bo nam zabrakło marzeń w tej chwili. Społeczeństwa żyją tylko nadzieją, że jeszcze trochę będzie tak dobrze, jak jest. A trzeba mieć marzenie. Mało tego, to musi być takie marzenie, żeby za coś na tym świecie warto było nawet umrzeć. Żadna cywilizacja nie przeżyła, nie mając takiego ideału, za który się umiera. Za wolność się umierało, za sprawiedliwość się umierało, za te najwyższe cnoty ludzie gotowi byli nawet oddać życie. Dzisiaj za iPoda nikt życia nie odda. I okazuje się, że za nic nie odda życia. A tymczasem za chwilę ktoś tu przyjdzie i nam to zabierze, co mamy, bo to jest niesprawiedliwe. Myśmy przez wieki nagromadzili bogactwa w niektórych miejscach świata, a gdzie indziej miliony oglądają to na telefonie właśnie te reklamy. Pokazują im, jak u nas się dobrze żyje. No i to jest oczywiste zaproszenie, żeby tu przyjechać. Czy my się na to zgadzamy, czy nie, to nie ma znaczenia, bo i tak przyjadę. I teraz pytanie, czy my mamy do tego jakiś rozumny stosunek? Czy jesteśmy w stanie się podzielić, zanim nam zabiorą? Albo tu powinniśmy my, szczególnie w tej części świata, mieć tą świadomość. Bo jak bolszewicy przychodzili, to też było wiadomo, że to było rezultatem jakiejś niesprawiedliwości. Gdyby kraj był sprawiedliwszy, to może bolszewicy by nie mieli takiego poparcia. Więc to zawsze wiemy, że jak się nie odda dobrowolnie, to zabiorą. Więc to też jest pytanie, które tutaj w ekonomicznym kręgu należy sobie postawić. Jak mamy dalej postępować? Myślę, że pan Hołownia, który o tym dużo wie, a ja często od niego, też mówił, jaki to jest
dramat, te setki milionów ludzi, którym ziemia stepowieje i którzy są gotowi do nowej wędrówki ludu, bo już jedna była i to nasi przodkowie do niej przyszli. Myślę o tych, co przyszli ze stepów, jak tam schła ziemia, a to byli Słowianie, Germanie i oni zaludnili to Imperium Rzymskie, czy jego pobocza. Tak na koniec, tylko żeby znowu nie mówić tak poważnie. Ja dzisiaj przyjechałem z Włoch, jestem z Włochem z pochodzenia dalekiego oczywiście, ale mam rodzinę we Włoszech. I ta moja rodzina włoska, za każdym razem jak ich spotykam, jak się żegnamy, to tak mówią ironicznie, dokąd ty wracasz teraz? No ja mówię gdzieś tam w Polsce, mówię, człowieku, to jest po drugiej stronie Alp. Po co tam jeździć? To jest dla barbarzyńców, to jest dla jakichś Słowian, to jest dla jakichś Germanów. Ale normalnie ludzie żyją po tej południowej stronie Alp, gdzie wino dojrzewa, gdzie są oliwki, tam się żyje, a to jest dla jakichś barbarzyńców. No więc proszę Państwa, to mówi, że żyjemy na ziemi, która jest w tym sensie dla barbarzyńców, ale tym bardziej musimy ją tak traktować, żeby nas wykarmiła i żeby nam jej nie zabrała. Na razie dziękuję. Szanowni Państwo, cóż ja mogę powiedzieć po tak pięknej refleksji, gdzie przebyliśmy taką podróż, można powiedzieć, o wartościach filozoficzną. Nie ukrywam, że dla mnie osobiście słowa Pana Profesora są bardzo bliskie. Ja mam taką przyjemność, że dzisiaj jestem w moim uniwersytecie, w moim mieście. Co prawda ostatnio tak 25 lat żyję w Wielkopolsce, pochodzę z Dolnego Śląska, a moi rodzice w zasadzie spod Lwowa. Także ta moja dusza romantyczna, marzycielska i bardzo emocjonalna we mnie bardzo mocno tkwi. Mam na drugie imię Stanisława. Mój mąż śmieje się zawsze bardzo mocno, ale dlatego, że mam patrona bardzo mądrego. Myślę, że on zawsze czuwa nade mną, to tak na marginesie. Pozwolę sobie. A chciałabym Państwu dzisiaj opowiedzieć właśnie tu w miejscu w mojej uczelni ekonomicznej, gdzie miałam przyjemność na początku tego wieku, 2000, zakończyć studia MBA również w Berlinie. I tam spotkałam wspaniałych ludzi na mojej drodze zawodowej. Myślę, że bardzo wiele zależy od tego, kogo spotykamy w swoim życiu zawodowym, kogo w ogóle spotykamy w życiu, jak ci ludzie nas kształtują od momentu rodziców, następnie szkoła, a później właśnie uczelnie, przyjaciele. Ja mam to szczęście, że spotykam różnych ludzi, ale bardzo wiele wspaniałych. Tak było podobnie z moim początkiem edukacji i tak samo było początkiem, jak rozpoczęłam pracę w Volkswagenie. Wcześniej pracowałam w branży kosmetycznej, bardzo dobrej zresztą firmie wielkopolskiej. Miałam przyjemność odpowiadać za marki luksusowe, właśnie bardzo piękne. Wtedy również niewiele nauczyłam z biznesu, z ekonomii i postanowiłam, że postuduję ekonomię, bo ja jako pedagog z miłością do filozofii, no trochę w tej ekonomii na początku lat 90. nie byłam ekspertem, ale czułam gdzieś tą taką, może właśnie słowiańską, może tą zaburzańską nutę, że mam tą słychawkę właśnie do biznesu, a z drugiej strony kocham ludzi i lubię, mam marzenia. Dlatego trafiłam na studia ekonomiczne, będąc pedagogiem, i zdecydowałam się, że właśnie pójdę w kierunku biznesu. Ponad 20 lat temu rozpoczęłam pracę w Volkswagenie. I opowiem Państwu, jak to było, ponieważ to było dosyć również przypadkowo, ponieważ postanowiłam być również żoną i matką. Urodziłam mojego syna. Wówczas w urlopie macierzyńskim moja przyjaciółka namówiła mnie, że pojechałam na rozmowę rekrutacyjną właśnie do Volkswagena, bo powstaje nowy zakład. Ja mówię, no co ty, ja w biznesie, przecież jestem typowo z branży kosmetycznej, kobiecej, a to jest branża samochodowa. No mówi, spróbuj. Poznałam właśnie na rozmowie niesamowitego człowieka, mojego pierwszego szefa personalnego, który na rozmowie powiedział mi, jeżeli chcesz być w HR-ze, to przyświeca mi motto do dziś, jeżeli chcesz pracować wśród ludzi, czynić też dla nich dobro, to pamiętaj, bądź w biznesie bardzo twarda dla spraw, ale miękka dla ludzi. To jest moje motto zawsze, gdy balansuję czasami na bardzo takich trudnych, na trudnej linii. I dzisiaj również sobie pozwoliłam kilka takich przykładów
przygotować właśnie z mojej pracy zawodowej. Bo jak rozpoczynałam Volkswagen Poznań, to rozpoczynałam, można powiedzieć, robiąc wszystko w HR-ze, rekrutując. W zasadzie jest kilku moich najbliższych współpracowników z tego okresu, jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, ale wiem, że robiliśmy po prostu wszystko, uczyliśmy się wszystkiego od początku. Ale często właśnie podejmowałam takie decyzje, gdzie musiałam wybierać. Wybierać, można powiedzieć, między tym twardym biznesem, a również właśnie sercem. Bardzo często podpowiada mi intuicja. A te czasy, które obecnie przed nami, mogę prosić o pomoc slajdu, to są czasy, gdzie bardzo często balansujemy na pewnej linii, gdzie musimy podejmować decyzje. Tutaj opowiedział pan profesor o tym, że przed nami jest taki wielki świat tsunami, gdzie wiele rzeczy, które do tej pory były w zasadzie dla nas być może łatwe, jak uczyłam się pierwszych właśnie wykładów zarządzania panem doktorem Steiną, innymi tutaj osobowościami z uczelni, to wydawało nam się, że mamy strategię, zarządzanie i wiele rzeczy możemy przewidzieć. Teraz obecne czasy są tak nieprzewidywalne. Żyjemy w różnych takich, można powiedzieć, niesamowitych okolicznościach. Tutaj razem z moimi kolegami na co dzień po prostu zmienia się sytuacja z dnia na dzień. I my jako menedżerowie, jako pracownicy mamy niezwykłe wyzwania. Właśnie wyzwania, gdzie sobie na co dzień stawiamy pytanie, to jaki jest nasz kierunek? Na czym się oprzemy? I nie ukrywam, że tutaj, tak jak wspomniał już przed chwilą pan doktor Kur, swojego czasu, gdy przyjechał do nas pan prezes, gdzie jeszcze w koncernie tak dużo się nie mówiło o wartościach. I to jest druga osobowość, nie ukrywam, która bardzo wiele kształtowała w moim życiu zawodowym. To, że tu jestem, dzisiaj nawet mówiłam panu prezesowi, Boże, gdzie ja jestem, co ja tu robię? A to właśnie on powiedział, musisz sama zdecydować, czego chcesz i podjąć decyzję. No tak samo jest z wartościami. Jeżeli chcemy mieć kierunek w życiu zawodowym, jeżeli chcemy również nadawać pewien wymiar, to musimy się czegoś trzymać. O tym było dzisiaj bardzo pięknie, wiele powiedziane. A jak w takich organizacjach jak nasza, gdzie mamy 4 zakłady wielkie produkcyjne, 11 tysięcy pracowników, jak właśnie nadać pewien kierunek, pewien szkielet, ja to nazywam, moją synowi opowiadam, ten kręgosłup, który zawsze mi powtarzała moja mama, moja babcia, że jeżeli ma się kręgosłup, to nawet jak wieje wiatr i upadniesz, to możesz się spróbować podnieść. Tak samo uważam, w takich organizacjach jak nasza trzeba mieć kierunek. I my kiedyś swojego czasu zdecydowaliśmy, że popracujemy razem nad wartościami, które dla nas są wspólne, które są wspólne w organizacji. Ponieważ dociera do nas oczywiście mnóstwo pracowników o różnych poglądach, o wartościach, wspaniałych, cudownych ludzi. Ale jak zdefiniować wspólne wartości? I kilka dla Państwa dzisiaj wybrałam. Uczciwość, uważność, odwaga, bycie razem, bycie oczywiście blisko naszego klienta, ale także wydajność i efektywność. Chciałabym Państwu pokazać przykłady, bo ja kocham pokazywać to na zdjęciach, na obrazach. I miałam taką historię niezwykłą kilka tygodni temu, gdzie zdecydowaliśmy wspólnie, że będziemy celebrować spotkania z naszymi pracownikami, którzy pracują u nas 25 lat. Którzy, to oni zbudowali ten zakład, to oni na podwalinach fabryki Karpan, można powiedzieć z pasją, jako grupa 80 osób na początku budowała nowy zakład. Można powiedzieć, że korporacja przecież zarabiali tylko pieniądze. Ale gdybyście Państwo z nimi porozmawiali, ja miałam to wielkie szczęście, gdybyście usłyszeli tę historię, jak bardzo wiele w ich życiu to jest właśnie nieodłączne życie pracy zawodowej i prywatnej. Jedna z pań przyszła z córką 25-letnią na tą kolację. Mówi, pani Jolu, ja chcę tu przedstawić moją córkę, bo ona dokładnie się urodziła w tym roku, co ja rozpoczęłam pracę zawodową. Dlatego z nią chcę świętować właśnie tą okazję. Tych historii jest mnóstwo. Wartością, i to jest moje wielkie przekonanie, w organizacji największą są ludzie. Oczywiście można powiedzieć, no tak, szef HR, jak może mówić inaczej. Ale jeżeli nie będziemy o tym mówić, co mówił właśnie przed chwilą pan profesor, że to tak naprawdę, jaki czeka nas świat?
Jaka będzie nasza rola? Będziemy właśnie zdigitalizowani, zautomatyzowani? Czy będziemy mieli pasję? Czy będziemy mieli emocje? W biznesie w zasadzie nie modne jest mówić o emocjach, bo to takie trochę kobiece. Może ja nie ukrywam, że bardzo często łączę emocje z twardymi liczbami. A bardzo kocham moją pracę i zarządzanie. Dlatego wspomnę o kobietach. To muszę powiedzieć, bo to jest też moje marzenie, które realizuję w Volkswagenie, które razem realizujemy z panem prezesem. Bo myślę, że to jest też takie jedno z nielicznych zakładów, jesteśmy nielicznym zakładem w ogóle w Volkswagenie, gdzie mamy 30% kobiet w menedżmencie. To znam na najwyższych stanowiskach. Co prawda ja jestem jedyną członkinią zarządu, czy szefową, prezesową, jak to niektórzy na mnie mówią, oczywiście nie mamy polskiego słowa na to stanowisko. Ale mamy niesamowite kobiety i tutaj, jak widzimy, jedna z pań to jest dyrektor logistyki, druga dyrektor jakości, a nawet panie, które pracują w naszej straży pożarnej. To są niesamowite kobiety, które za co najbardziej cenię właśnie tą równowagę i harmonię, którą w życiu zawodowym wprowadzają, bo one czasami wprowadzają takie metody, jak w domu. Ja często, może jako pedagog też taki nie do końca praktykujący, tylko tyle, co na własnym dziecku, ale te metody, które czasami stosuję w rodzinie, to bardzo często przykładam właśnie również w mojej pracy zawodowej. Też jako kobieta, czasami w biznesie, na zarządzie. Czasami muszę pokazać ten pazur, a czasami ten urok kobiecy. Kiedyś jeden z kolegów mi powiedział, no, gdybym był kobietą, to też bym wiele rzeczy szybciej załatwił. Ja mówię, oni drogi, ale też jeszcze jest bardzo ważne to, co się ma w głowie. Dlatego ten aspekt kobiecy tutaj chciałam podkreślić. Drugi aspekt to jest właśnie bycie razem i zespół. To jest prawdziwe, autentyczne zdjęcie, jak widzicie, pan prezes, który tutaj siedzi, oryginalny, z moim zastępcą Marcinem Jankowskim, który niestety dzisiaj jest nieobecny, ale mieliśmy przyjemność otworzyć wspaniałą nową fabrykę we wrześniu. Państwo wiecie, 3000 nowych miejsc pracy. I idealiści, którzy budowali tą fabrykę, oczywiście z jasnym planem produkcyjnym, z założeniami, z wszystkimi zasadami i celami. Ale co im przyświecało najbardziej, to emocje i pasja. Oni tak bardzo chcieli zbudować tą fabrykę, tak bardzo chcieliśmy, my razem, żeby ta fabryka powstała właśnie u nas, żeby dała miejsca pracy, żeby dała również szczęście kilku tysiącom innych rodzin. Bo praca to też jest wartość. Ja w to bardzo wierzę. Dlatego razem wiele o nas się wiemy. Ale też bywało wiele bardzo trudnych sytuacji u nas. I bywa. To jest wielkie wyzwanie. Razem czasami płaczemy. Ja nigdy nie zapomnę momentu, jak spaliła nam się lakiernia. Za co najbardziej cenię pracowników naszych, to to, że w niedzielę po 14, było po mszy akurat takiej katedralnej, jak usłyszeliśmy, że pali się nasz zakład, to po prostu kilkaset osób było już na miejscu przybranie. I to jest właśnie kultura. To jest właśnie zarządzanie przez wartości. To są ludzie, którzy tworzą kulturę i przedsiębiorstwo. To nie są plakaty na ścianach. To jest prawdziwy przykład, o który bardzo warto walczyć, który bardzo warto kształtować. I kolejne, młode pokolenie. Dzisiaj tutaj nawet jest nasza liderka biegów, Kasia, która jest na tym zdjęciu, moja zresztą niesamowita młoda inicjatorka właśnie projektu Różnorodności. Wiele się mówi o tym, że nowe pokolenia nie mają wartości, ciągle tylko pędzą za karierą, za pieniędzmi, zmieniają się bardzo szybko, zmieniają pracę, ale to są niesamowici ludzie. Znowu trzeba spojrzeć na człowieka, co oni wnoszą w organizację. Jakie wartości? Jaką niesamowitą różnorodność poglądów, czasami bardzo kontrowersyjnych. Czasami tym młodym ludziom muszę poświęcić o wiele więcej czasu, niż mam nawet na to ochotę nieraz. Nieraz to jest tak męczące, jeżeli oni zadają tyle pytań. Dlaczego? A dlaczego tak? A dlaczego szefowa tak myśli? Ale właśnie to jest ta piękna wartość, gdzie czasami jak się zastanowię, to mówię, no w sumie ona ma rację. Ten świat jest inny. I trzeba po prostu pomyśleć, jak urządzić na nowo być może niektóre rzeczy.
I tutaj właśnie widać taki przykład. Warto być odważnym. To jest grupa młodych osób, która się sama oddolnie zorganizowała. Stworzyli projekt Kultura. I oni stwierdzili, że oni chcą tworzyć w organizacji kulturę. Ale kul, wiecie Państwo oczywiście z angielskiego, ta kultura wiąże się też z pewnym oczywiście radością. Na początku, jak zobaczyliśmy ten projekt, jako też zarządzający, mówi, no tak, fajerwerki w fabryce branży motoryzacyjnej. Ale ci ludzie stworzyli niesamowitą wartość. Oni z własnej inicjatywy stworzyli projekty takie jak na przykład jak ułatwić pracownikom produkcyjnym pewne warunki pracy. Oni poszli na produkcję również z pomysłami ergonomicznymi. Oni odważyli nas do wprowadzenia czasami niektórych takich nietuzinkowych pomysłów. I oni są ambasadorami zmiany w naszej organizacji. Im trzeba dać siłę. Kolejnym przykładem, który również jest moim przekonaniem też takim wewnętrznym, jako trochę Joli Musielak, bo bardzo lubię, jak się do mnie mówi Jola, nie Jolanta. To jest to, że my jako wielkie przedsiębiorstwo, jako organizacja produkcyjna, właśnie ta także masowa, ale ta, która rozwija działy również techniczne i działy produkcyjne na najnowsze, jeżeli chodzi o najnowsze technologie, my również odpowiadamy za nasze otoczenie. Za nasz, jak to się mówi z KHR-ową, na rybek, ale nie tylko. Ale za edukację w naszym regionie, za rozwój szkolnictwa. I to nie jest tylko tak, że to uczelnie są za to odpowiedzialne, czy szkoły. Ja mam wielki zaszczyt właśnie współpracować ponad już 15 lat z uczelniami, czy ze szkołami. Ale właśnie my mamy również wpływ na to, jak będzie wyglądała edukacja w przyszłości. Jak przygotujemy młode pokolenia na właśnie te trudne czasy, digitalizacja, automatyzacja tego tempa, czasami ryzyk, czy będzie jeszcze praca, jak to będzie wyglądać. I bardzo jest dla mnie ważne, żeby ci młodzi ludzie właśnie mieli przyszłość, żeby tutaj w Polsce powstawały działy rozwoju, gdzie nasi młodzi ludzie i również nasze dzieci będą miały po prostu radość z pracy i pasję. Ale także jesteśmy odpowiedzialni za środowisko, za ekologię, za dialog z naszym sąsiedztwem. Tu jest przykład kolejny, gdzie również grupa młodych osób w naszej organizacji wspiera projekt Szkoła Młodego Inżyniera. Od szkoły do szkoły jeździmy i pokazujemy najnowsze technologie, jak właśnie zbliżyć dzieciaki małe, które po prostu uczą się zasad fizyki, chemii, ale również programowania. Bo to my możemy zaszczepić w nich już ten właśnie pierwiastek do chęci nauki, do zmiany, do uczenia się czegoś nowego. Także być może w tych miejscach, gdzie jest trochę trudniej, gdzie było powiedziane, nie wszystkim jest tyle dane, co nam. My mamy wielkie szczęście, że urodziliśmy się tutaj, w tym miejscu w Europie. My mamy, moje pokolenie ma niezwykłe szczęście, że w latach 90. mogłam studiować dwa kierunki, mogłam wyjeżdżać, uczyć się. Moi rodzice takich możliwości nie mieli. Moi rodzice musieli dwa tygodnie przemierzać całą Europę, żeby trafić na Dolny Śląsk. Dlatego uważam, że olbrzymią odpowiedzialnością jest nas, menadżerów, kierowników czy liderów, za kształtowanie również naszego otoczenia. I tutaj mamy kilka przykładów też dumy i radości naszych pracowników. Ja nie wiem, czy Państwo wiecie, ja jestem córką osoby, która pracowała w kopalni miedzi. I pamiętam, jak zawsze ojciec mnie zabierał na gwiazdkę spotkanie z Mikołem. Jak przyszłam do Volkswagen Poznań, spotkałam, jeszcze wtedy miałam cudowną moją szefową było, która również wpłynęła na moją karierę, zresztą nowy dom, żonę pana prezesa. Tak się jakoś składa w tej naszej rodzinie Volkswagena. I wtedy stworzyliśmy projekt Gwiazdka dla dzieci. Szanowni Państwo, teraz co roku organizujemy gwiazdkę na targach, bo mamy 6 tysięcy dzieci naszych pracowników Volkswagena, którzy przyjeżdżają po prostu na spotkanie z Mikołajem. Ale jakbyście zobaczyli tą dumę tych rodziców, którzy pokazują swoje dzieciaczki, którzy pokazują swój zakład. I to jest ta świadomość, to jest ta uważność również nas, ekonomistów, menedżerów i odpowiedzialność nas, liderów. I teraz przejdę już jako na koniec do przywództwa i roli lidera w tym świecie.
można powiedzieć tak, ten świat jest taki straszny, nie ma wartości, wszystko się może niedługo zmienić, ale tak naprawdę kto jest za to odpowiedzialny, jak nie my? Kto jest odpowiedzialny, jak nie my, którzy możemy mieć wpływ? My mamy motto, nasz sukces to my. Może ono jest takie trochę próżne, ale ja w nie bardzo wierzę. Ja wiele razy, używając tego motta z panem prezesem, udało mi się, właściwie nawet nie wierzyłam, że niektóre rzeczy udało nam się przekonać radę nadzorczą właśnie tymi emocjami. Dlatego teraz bardzo dużo, zawsze, można powiedzieć, wiele inwestujemy w rozwój liderów, ale szczególnie ostatnie lata, bardzo często zadajemy sobie pytanie, dlaczego pewne rzeczy robię? To słowo why. Jaka jest moja rola? Jaka jest rola moja jako lidera dla pracowników? Bo mówi się o rotacjach, mówi się o fluktuacjach, ale ludzie nie odchodzą od firm często. Ludzie odchodzą najczęściej od szefów. I to jest podstawa. Ludzie odchodzą od po prostu, powiem wprost, kiepskich, niedobrych, aroganckich, zarozumiałych czasami szefów. Albo słabych, którzy sobie nie potrafią poradzić. Dlatego my bardzo o tym dużo dyskutujemy w naszej organizacji. I tu jest taki przykład bardzo też ciekawej refleksji. Ta dziewczyna, którą drugi raz dzisiaj pokazuje, Dominika, szefowa logistyki, uczestniczy ze mną w projekcie, gdzie wymyślili projekt, może bardzo brzydko brzmi ta nazwa, bo niestety nie po polsku, tak zwana fuck up night. Czyli krótko mówiąc, mówi się o sprawach, co się nie udało w biznesie. Ale na zasadzie refleksji i feedbacku trochę dla samego siebie, co mogę u siebie poprawić. I o tym się dyskutuje właśnie wśród młodszych, starszych. Co jest tu najważniejsze? Najważniejsza jest tu autentyczność. Właśnie młode pokolenia bardzo szybko wyczuwają, to też jest na to niestety nowe słowo, nie polskie, tak zwane fake. Jeżeli ktoś jest nieautentyczny, jeżeli pokazuje obrazy, a nie jest im szczery, to niestety nowe pokolenie nie pociągnie. Ja mam przyjemność współpracować z bardzo wspaniałymi ludźmi. Mam przyjemność prowadzić bardzo trudne negocjacje ze związkami zawodowymi. Dzisiaj bardzo dziękuję, że tutaj właśnie przewodniczący jednej z największych organizacji w Polsce przyszedł na moje spotkanie, gdzie mógł tutaj przyjść i zastajkować o większe pieniądze dla pracowników. Pewnie zresztą tego się spodziewam w przyszłym roku. Ale on dzisiaj przyszedł i jest tutaj z nami. To też jest dowód prowadzenia dialogu i szacunku wzajemnego. Bo my się czasami bardzo spieramy i wtedy wychodzi ze mną tak zwany mój obraz, gdzie niektórzy mówią mrwicy, ale najważniejsze jest, jaki przyświeca nam cel i czy w tym jest człowiek i oczywiście nasza firma. Jeżeli widzimy te dwa cele, to i widzimy również porozumienie. Dlatego tak bardzo namawiam do zainwestowania pieniędzy w liderów. Do zainwestowania czasu w edukację. Tu jest wiele młodych osób. Uczcie się przywództwa. To nie jest tylko przedmiot poboczny, bo może inne przedmioty twarde, związane z liczbami są ważniejsze. Nie. Tu musi być równo harmonia właśnie, bo czasami o wiele większą wartością jest to, co podpowiada nam serce, oczywiście umysł i kręgosłup. Tutaj na koniec pokażę może takie nieładne zdjęcie, może nie za bardzo pięknie zrobione, ale to jest moje motto, które też nauczyłam się od mojego szefa. Może za często go dzisiaj tutaj wspominam, ale już dzisiaj się martwię, że on niedługo chce odejść na emeryturę. Ale zostawię tyle dobrego i ja mam nadzieję, że zostawię tyle dobrego dla innych. I uważam, że w życiu trzeba po prostu, czy będąc w korporacjach, w organizacjach, gdzie jesteśmy, kierujmy się rozumem, tym, co mamy wiedzę, doświadczenie, co nam dała czy siła wyższa, czy nasi rodzice, ale pamiętajmy o naszej dumie i o naszym kręgosłupie moralnym, ale dla mnie najważniejsze jest serce do ludzi. Ciężko jest czasami być naprawdę dobrym, ale warto o to walczyć. Także tym chciałabym
podkreślić dzisiaj, zresztą pan profesor powiedział, nieskromnie powiem, że miałam wielką przyjemność odebrać właśnie kiedyś takie małe uznanie od pana Bartoszewskiego i mam książkę z jego dedykacją, która leży na moim biurku. Podkreślę ją jeszcze raz dzisiaj. Warto być przyzwoitym, także w wielkim biznesie, w korporacji. Dziękuję państwu serdecznie. Patrzymy teraz na siebie wzajemnie i zastanawiamy się, co dalej. Bo oczywiście, gdyby z sali ktoś z państwa chciał zadać komuś z nas jakieś pytania, czy ustosunkować się, czy nie zgodzić z tym, co tu padło, to byłoby to pewnie idealne rozwiązanie. Bo inaczej czeka nas druga tura, a to już nie będzie tak łatwo. Chociaż fajnie była łatwa. Więc może jednak ktoś z państwa chciałby coś skomentować. Widzę, że mamy. Dzień dobry, nazywam się Michał Wieczorek. Chciałbym nawiązać do takiego wątku, który pan profesor poruszył, wspominając lata 70. i filmy, które wówczas powstawały. Mówiło się o tak zwanym kinie moralnego niepokoju, o bardzo istotnych wartościach społecznych. W tej chwili żyjemy w bardzo rozbitym społeczeństwie, gdzie bardzo wiele tematów, również i przez twórców filmowych, wręcz aż się prosi, żeby można je podjąć. Jednocześnie ostatnio, jeśli chodzi o organizację kinematografii, to posuwa się to w kierunku, nazwijmy to, dyskusyjnym lub mało ciekawym, bo jeśli czytamy o próbach centralizacji, rozwiązywaniu dotychczasowych studiów i zespołów, a nie wiadomo, co dalej, to pytanie chciałbym takie zadać, czy w obecnym stanie rozwiązań widzi pan możliwość powstawania niezależnych zespołów producenckich, które by pomagały w tworzeniu ambitnych, wartościowych społecznie filmów i czy to w ogóle po prostu jawi się jako pewna możliwość bardzo realna, że ze strony artystycznej jest to możliwe, to chociażby film Klem pokazuje, który podejmował bardzo ważne sprawy społeczne, a jednocześnie miał, jak się okazało, swój wydźwięk komercyjny, bo twórcy byli w stanie nawet zwrócić dotacje. Ale nie są to mrzonki, nie są to jakieś, nazwijmy to, fantasmagorie. Natomiast jak to wygląda od strony organizacyjnej? Pan, bardzo mi trudno o tym mówić, bo jestem jakby stroną, więc nie jestem może obiektywny. Ja nie mogę w ogóle przeniknąć sensu bardzo wielu poczynek Ministerstwa w dziedzinie kultury, ale mogę na pewno podsumować rezultaty. I te rezultaty są dokładnie odwrotne do zamierzeń. Ja narzekałem przez lata, że w Polsce powtarza się proces, który nastąpił również w latach międzywojennych. Mamy tego świadectwo. Polska jest średniej wielkości krajem i bardzo łatwo tworzą się, ponieważ elity nie są bardzo szerokie, więc tworzą się koterie i tworzy się taki salon, który decyduje o wszystkim. Tak było podobno w latach 30. I w tej chwili mamy też to samo. Jest jeden, jedyny liberalno-lewicowy salon, który ma całkowitą dominację we wszystkim. I ta władza ten salon umocniła. Wykluczyła w ogóle jakąś alternatywę, nie ma nikogo innego. Bo była polityka odpychania, a nie przyciągania. Polityka konfliktu, a nie uwodzenia. Zarządzanie kulturą polega na uwodzeniu najczęściej, a tego nie było odwrotnie. No więc rezultat jest taki, że w tej chwili żadna myśl, która by się nie wpisywała ten jakiś paradygmat liberalno-lewicowy nie ma szans na przebicie, mimo że ministerstwo ma inne preferencje, ale nic z tego nie potrafi wyrazić. Nie pojawili się pisarze, którzy są przecież, tylko nie zostali nigdy nagłośnieni, nie była im podana ręka. To samo jest w kinematografii. Także ja naturalnie narzekam, bo
mnie jakby wyrwano moje narzędzie pracy z ręki. I wiem, że jest, teraz będzie nam jeszcze trudniej niż było zawsze było trudno. Mam być trudno, nie było łatwo w sztuce, ale no, nieskuteczność tej polityki mnie zdumiewa, że to może tak się dziać, jeśli nikomu widać na tym nie zależy. Mam poczucie, że mam do czynienia z ludźmi tak głęboko bezideowymi, że poprzednia formacja, której to zarzucano, stosunkowo była mniej jaskrawa niż teraz. To jest takie straty, jakie poniósł katolicy z Polski przez ostatnie 4 lata. No nie wiem, kiedy w zakomuny były takie straty, tak duża ilość ludzi odeszła, odwróciła się plecami. No przecież za jakąś przyczynę. I to są wszystko złe rezultaty zamiaru, które miały być odwrotne. Więc tak to mogę podsumować z wielkim żalem. No ale wierzę, że może czasem dobro zwycięża niespodziewanie, że się wydarzy coś nieoczekiwanego i że gdzieś na wahadło potoczy się w drugą stronę i zobaczymy no, jakiś inny porządek. Ja po prostu chciałbym mieć dwa bieguny, a nie jeden. To mnie zupełnie ucieszyło. Nie mam nic przeciwko temu całemu środowisku, które trzęsie kulturą, tylko chciałbym, żeby było też i drugie, które by ją trzęsło, żeby był wybór, by było w tej chwili. Dzień dobry, Józef Piechowski, jestem Wikiego Pozwolenia. I chciałbym się odnieść do Pana słów. Pan powiedział, że każdy rozwój ma jakieś ograniczenia, że coś nie może być nieskończoność, bo nasza cywilizacja do niego w ten sposób nie zaprowadzi. A Pani powiedziała bardzo mądre słowa, że dla Pani ważni są ludzie, tak naprawdę najważniejsi. I Pani też przed chwilą powiedziała, że nasz zakład ma 6000 dzieci, tak nazwijmy to. I w tej chwili jesteśmy na w takim momencie, że 750 osób jest zagrożonych i będzie zwolnionych. Ci ludzie mają dzieci i moi znajomi dowiadywali się z dnia na dzień, że na przykład za tydzień nie przychodzisz do pracy, bo miał umowę z pracą z agencją tymczasową. I też są ustalenia w zakładzie, że miesiąc wcześniej powinno się powiedzieć pracownikowi, że umowa nie zostanie przedłużona. Nawet te zasady nie są przestrzegane. Ja mam pewnie takie marzenie. I ja chciałbym, żeby ci ludzie, którzy w tej chwili pracują, którzy przyszli tutaj i dają sobie wszystko na 6 zmianach, 6 dni w tygodniu, czasem to jest 3 tygodnie po 6 dni w tygodniu, żeby oni mieli pokazane, że są ważni, że to oni tworzą tą firmę i że możemy usiąść wspólnie i porozmawiać, jak to miejsce pracy ratować. Czy prawdą jest to, że pewnych zmian technologicznych i digitalizacji, tej automatyzacji nie jesteśmy w stanie zatrzymać? I rzeczywiście z tego powodu wśród 11 tysięcy osób niestety w ciągu następnych kilkunastu miesięcy, kilkadziesiąt, przez około 18-20 miesięcy będziemy musieli zoptymalizować miejsca pracy, ponieważ przejmą je roboty. I to jest faktem, który też otwarcie zakomunikowaliśmy. Prawdą jest to, że czasami niektóre umowy po prostu z różnych względów oceny nie będą przedłużane. To, co Pan mówił. I o tym musimy też pamiętać. Jeżeli są przykłady nie takiego podejścia, jak powinno być do pracowników, to oczywiście na to możemy wpływać i oczywiście reagować. Proszę zawsze o sygnał. Ale niestety nie zmienimy pewnych warunków, które są po prostu globalne. Jednakże trzeba też pamiętać, jak można ten proces ułatwić, czy ewentualnie komuś pomóc i wesprzeć. I w tym kierunku też wiele robimy, bo jest wiele firm, które właśnie są bardzo chętnie wspierają nas i oferują miejsca pracy, które po prostu wiedzą, że nasi pracownicy są bardzo dobrzy i bardzo wyszkoleni. Ale niestety z digitalizacją, z automatyzacją i restrukturyzacją w niektórych obszarach po prostu będziemy się można powiedzieć, stykać przez następne, kolejne kilkanaście, być może i więcej lat. A jeśli mogę się wciąć w sprawę, której nie mam nic do powiedzenia, to bardzo niedawno mnie te swoje 80-lecie obchodzę w różnych miejscach świata i dopadły mnie Indie, z którymi mam bliskie kontakty od lat.
Już drugi raz jeździłem, tym razem do Assam. Assam wysoko, bardzo wysoko w Indiach, już na granicy z Chinami. Królestwo Herbaty. Otóż bardzo mnie to zaintrygowało, widzę Państwa ekonomistów, którzy to rozumiecie, a ja tego właśnie nie zrozumiałem. Tam wprowadzano administracyjny zakaz używania sprzętu mechanicznego do zbierania herbaty, żeby nie było bezrobocia. Czyli nie wolno po drugiej stronie granicy wjeżdża kombajn chiński, który po horyzont zbiera tą herbatę, a tutaj kilkaset osób za malutkie rupie zbiera ją ręcznie. Ona nie jest nic lepsza z tego powodu, nic gorsza. Natomiast jako pomysł, no mnie jako człowieka przyzwyczajonego do rozwoju technologicznego, to no, wydaje mi się, że to jakiś błąd, to jest coś źle wymyślone. No ile czasu można jeszcze ręcznie zbierać herbatę? A z drugiej strony, no co zrobić z tą wielką masą ludzką, której nie ma gdzie zatrudnić? Jesteśmy w rozterce i teraz ja to przypomnę sobie z lat, to już 80. jak przechodził któryś z kolejnych kryzysów we Francji. Spotkałem środowiska inteligencji katolickiej, która tam jest niewielka, ale ogromnie przekonana. I tam było przyjęte, że cała masa ludzi przechodziła na pół etatu, mówiąc, jest fala bezrobocia, to my musimy zostawić pół naszego etatu komuś innemu, możemy żyć skromniej, ale jako chrześcijanie nie chcemy, żeby ten drugi głodował. Nigdzie indziej nie widziałem tak radykalnego odczytania Ewangelii. I coś z tego rozumiem. Tam wiem, że ktoś mówi, ja się ograniczę po to, żeby ten drugi nie biedował. Ale jak to zrobić? To Państwo musicie wymyślić. No, to jest strasznie trudne. Bartosz Krzyżyński. Ja tak przysłuchując się Państwu razem, zastanawiałem się, nie wiem, czy mury tej uczelni też to uniosą. Viktor Frank, psycholog, który przeżył kilka obozów koncentracyjnych, powiedział, że życie nie musi być przyjemne, musi być sensowne. I teraz jakby przenieść to na metaforę pracy i wartości. Praca nie musi być przyjemna, czasem bywa nieprzyjemna, musi być sensowna. I teraz się zastanawiam, już tak filozoficznie, jak pan profesor powiedział, czy my nie nadajemy sensu pracy ludziom, którzy pracują na statku, natomiast nasz cały statek płynie w złym kierunku. Bardzo dobrze robimy, być może coś, czego w ogóle nie trzeba robić. I nie wiem, czy się ktoś naprawdę nad tym mocno zastanawia. Ja nie mam rozwiązania, ale myślę, że to jest połączenie dwóch światów. Rzeczywiście robimy coś bardzo dobrze na tym statku, tylko statek ma zły kurs. Marcin Słodysia, student z trzeciego roku, czyli tak naprawdę na półmetku dorosłego życia. Ja mam pytania odnośnie do pani Doana, bazując do wątku z reżyserem, Andrzejem Tarkowskim. Z lat 60., jak pan powiedział, że reżyser się zdenerwował na odpowiedź, kim być w przyszłości, jak sobie podołać. Nawiązuję może do filmu, który jest jeden z moich takich ulubionych pana, do Iluminacji, gdzie tak naprawdę właśnie tam jest ten student, który przeżywa taki zastanowienie, co chciałby ze sobą zrobić. To na pewno mam pytanie do pana pod względem, czy mógłby pan to przełożyć, ten film, do współczesności i właśnie też do takiego studenta, który tak naprawdę młodego, bo student to po prostu, że młoda osoba, który nie wie do końca, co chce zrobić, a jeśli tak, to jakie widzi pan obecnie te wartości? Tutaj było oczywiście pod względem sztuki, a religii, tak? Rozumiem. W tamtych iluminacji, a w studiu teraz jakie były może wartości, na które on był rozbity? To odpada teraz też mam drugie pytanie do pani. Tak naprawdę przeczytałem ostatnio fajny artykuł profesora z
na konkurencyjnej uczelni ze szkoły ZJH, tak naprawdę na temat młodego człowieka w pracy. I tam był dosyć ciekawy postawiony problem, ponieważ tam profesor zadał pytanie, czy młody człowiek ma się dostosować do współczesnych warunków pracy, czy współczesne jakby firmy mają się dostosować do młodego człowieka, ponieważ młody obecnie człowiek jest zupełnie inny niż ten, który jest, nie wiem, pokolenie wcześniej, 10 lat temu. 10 lat temu był gotowy do działań, tak naprawdę czekał, aż zachód przyjdzie. Teraz obecny młody człowiek ma wszystko pod nosem. Mówię to jako młody, może przedstawiciel. Ma teraz pod nosem i on naprawdę lubi siedzieć w jednym miejscu. I tak naprawdę właśnie mam jedno takie pytanie, właśnie, czy obecny biznes, młody ma się dostosować do biznesu, czy biznes do młodego? Ja w kolejności mam odpowiedzieć pierwszy, więc nie wadę. Tutaj to, co pan powiedział, było dla mnie wystarczającym wskazaniem. Jeżeli szuka pan sensu w tym, co pan robi, a nie przyjemności, to już dobrze, to pan sobie da radę. To ma być sensowne, co pan robi, a czy to jest zamiatanie ulicy, czy to jest roznoszenie ulotek, czy to jest obsługiwanie kogoś w hospicjum, to właściwie wszystko jedno. Każdy z tych działań jest sensowny. Natomiast jak ktoś się godzi na nie, na bezsens, na czyste zarabianie pieniędzy, uczenie czegoś idiotycznego tylko po to, żeby zapłacili za miesiąc, to pan ma już przeklapane. To znaczy, to już nic z tego dobrego w życiu nie będzie. A teraz to, co oczywiście brzmi, ale ja jestem starcem, więc mam obowiązek straszyć młodzież. I przypominam, że jest klasa maturalna, która się spotka po 10 latach. Pan zobaczy, jaki procent będzie zwycięzców, a jaki procent będzie takich rozdeptanych kapci, wie pan, takich ludzi, którzy już się w życiu pokrzepiło wszystko, którzy już są zgredani, chociaż mają wtedy jeszcze lat 20 parę, nawet 30 nie mają, i już przegrali coś w życiu. Oczywiście każdy się może podźwignąć, ale to jest potworne niebezpieczeństwo. I to, co wam bałamuci obraz świata, to przekonanie kolorowych pisemek, że życie to jest wesoła przygoda. Nie, życie to jest potwornie niebezpieczna przygoda, w której strasznie łatwo utonąć. To jest droga przez dżunglę, a nie spacer po górę. I wtedy, jak człowiek to rozumie, to szuka tego sensu pasunami, chyba. Bo człowiek nie zginie, jak widzi, że to, co robi, ma sens. A cała reszta, czy to jest przyjemne, czy mniej przyjemne, to można wytrzymać. Ja postaram się odpowiedzieć na drugie pytanie. To pytanie, które pan zadał, w zasadzie ja sobie też na co dzień zadaję. Ponieważ jak właśnie dotarło do nas, czy dotarło, już mamy skalę nowego pokolenia, można powiedzieć, czy Y, czy Z, już różnie to jest określane, prawie 40%. Są różne oczekiwania w organizacji właśnie, żeby organizacja się dostosowała, czy firma, czy tylko... Co to jest firma? Firma to są ludzie. I tak naprawdę wszystko zależy, jak właśnie, czy młody człowiek, czy starszy, jak te zespoły ze sobą współpracują. Na ile oni znajdą razem wspólnie relacje i kontakt. I myślę, tak jak to jest w życiu, nic nie jest takie proste, że wszystko się daje na tacy i po prostu przedsiębiorstwo czy przełożony musi zaoferować i dać. Trzeba też po prostu z siebie coś dać i trzeba też oczywiście zaangażować się. Ale bardzo namawiam do tego, że właśnie, tak jak wspomniałam w mojej tutaj prezentacji, młode pokolenia, mam syna 21 lat, wnoszą niesamowicie wielką energię, pewność siebie, umiejętności, także rozmowy, dopytywania. I myślę, że także przedsiębiorstwa i kultury organizacyjne, czy my jako zarządzający, musimy się do tego przygotować i umieć współpracować, zarządzać także właśnie nowymi pokoleniami. Czyli to jest właśnie wspólne działanie. To nie jest tak, że tylko jedna strona musi tylko dawać. W życiu bywa tak, że muszą dawać dwie, nabrać i dawać je odwrotnie. Ja zawsze zadaję pytanie również kierownikom i tu właśnie w odnośnie do młodego pokolenia. Też sobie.
że jeżeli bym nie była prezesem, nie miała jakiegoś w cudzysłowie tytułu, bo to jest jednak tylko, co to jest? To jest tylko jakiś tytuł. Tak naprawdę, co sobą prezentuję i czy mój zespół, moi koledzy pójdą za mną jako za mną. To jest odpowiedź, myślę, że dla również przełożonych, właśnie takich nowych osób, które wchodzą na rynek pracy, jak pan. Czy pana przekona organizacja do tego, jacy są tam ludzie, z kim pan współpracuje, czy po prostu będzie pan siedział i oczekiwał od organizacji? Bo to też nie jest klucz. Bitte erstmal um Entschuldigung, dass ich meine Fragen auf Deutsch stelle, aber ich fühle mich sicherer, Deutsch zu reden als Polnisch. Po pierwsze, chciałem Państwa przeprosić, że sformułuję teraz moje pytanie w języku niemieckim, ale jednak w języku niemieckim czuję się trochę pewniej niż w języku polskim. Ich habe im Grunde genommen drei Fragen an Sie. Das eine, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von einem Professor aus Amerika, Collars. Ein Buch, wo er beschrieben hat, wie Hochkulturen gewachsen sind und dann wieder zusammengebrochen sind. Sie haben gesprochen über die Entwicklung in Europa und dass Russland sich jetzt versucht zu orientieren, chinesische Kultur oder europäische Kultur. Sind wir aus Ihrer Sicht auf dem Wege, ein Kapitel in dem Buch zu werden, Kollaps Europas zusammengebrochen? Eine Frage. Die zweite Frage, wenn ich mir dann ein bisschen den Blick tiefer senke. Mam w zasadzie trzy pytania, które chciałbym skierować do pana profesora. Pierwsze pytanie dotyczy pewnej książki, którą ostatnio czytałem, pewnego profesora z USA, książki pod tytułem Kollaps. Dotyczy ona kultur, które najpierw rosły, a później się rozpadały. Wspominał pan również o tym zwrocie narodu rosyjskiego w kierunku Chin, czy też tym zainteresowaniem kulturą wschodnią. I teraz mam pytanie, czy Europie grozi napisanie takiego rozdziału w takiej książce pod tytułem, że Europa się zawali, że po prostu dojdzie do rozpadu Europy? To by było pierwsze pytanie. Die zweite Frage, Sie haben das Wort nicht direkt angesprochen, aber Sie haben auch über Genmanipulation gesprochen. Das, was wir heute, was die Wissenschaft vorantreibt und wahrscheinlich nie Grenzen über die Grenze ausmodeln wird und austesten wird. Die Frage ist aber, wir haben auch Ethikkommissionen. Und die Frage an Sie, reichen diese Ethikkommissionen aus oder müssen die an Ihrer, aus Ihrer Sicht stärker eingreifen? Drugie pytanie dotyczy świata nauki i tego, że ten świat nauki praktycznie dotarł już do pewnych granic, być może pewne granice nawet przekracza. Ale z drugiej strony przecież mamy wiele komisji etycznych i czy takie komisje złożone z osób konkretnie zajmujących się etyką wystarczą, żeby wyhamować pewną tendencję, pewne tendencje. Und Entschuldigung, die dritte Frage ist mehr oder weniger, wenn ich mir angucke, wie Kulturen kollabiert sind und zusammengeklappt sind, und wenn ich mir angucke, wie viele große Unternehmen in den letzten 50 Jahren nicht überlebt haben, Kodak, Nokia, alles Unternehmen, die gestorben sind, dann ist die Frage, haben die keine Ethikkommission gehabt oder haben die keine richtige Bewertung intern gehabt, über Werte zu reden? Und in dem Zusammenhang, wie ist Ihr Blickwinkel auf die Gewerkschaft? Hat nicht eine Gewerkschaft auch eine gewisse Ethikfunktion in einem Unternehmen? I trzecie pytanie dotyczy takich rozpadających się kultur. W ostatnich 50 latach bardzo wiele dużych korporacji, bardzo wiele dużych firm się po prostu rozpadło. Takie firmy jak Kodak, jak Nokia, które po prostu no, praktycznie zniknęły z powierzchni ziemi. Teraz pytanie, dlaczego tak się stało? Czy one za mało robiły w kierunku etycznym, czy nie miały takich wewnętrznych regulacji dotyczących etycznego postępowania, czy zbyt mało mówiły o wartościach? I w tym kontekście chciałbym zapytać, jak postrzega pan rolę takiego nowoczesnego związku zawodowego, który też pewnego, jest pewnego rodzaju regulatorem tych kwestii etycznych? Właściwie to są 40 minut. Proszę Państwa, to są trudne pytanie, byśmy bardzo długo mogli o tym rozmawiać, bo każde z tych pytań jest strasznie ciekawe. Biorąc od końca, pan mówi o związkach zawodowych i
odpowiedzialności nie tylko za pracowników, ale i za warsztat pracy. Ja mam inną myśl, która jest tu w tej sali może zabrzmieć po prostu absurdalnie. Ja tę myśl odnoszę do każdego człowieka, który zrobił karierę. I każdego z nich pytam, czy jest pan, czy pani, czy jesteście pewni, że to wszystko wasza zasługa? A może nie. A może ktoś chciał, żebyście tą karierę zrobili, albo ktoś nie chciał, czy ktoś tym światem poza nami jeszcze rządzi, czy nie. Czy to Nokia sama sobie winna? Czy może nie był czas na Nokia, dlatego musiała przegrać, też nie zrobiła nic złego. Świat nie jest dla mnie do końca w tym sensie racjonalny. Ja dopuszczam myśl o tym, że istnieje to, co Laicy nazywają losem, przeznaczeniem. Ale to jest perspektywa metafizyczna, że za tym stoi, może stać coś jeszcze, co jest tą zagadką. A poza tym oczywiście błąd ludzki jest oczywisty. Jak się cofnąć do pierwszego pana pytania, no ja chcę być optymistą, ja szalenie kocham i Europę, i moją kulturę, i uważam, że ona ma ogromne, jeszcze niewyczerpane zapasy, że ona dopiero doszła do momentu, kiedy może się pięknie rozwinąć, ale niestety sama siebie podgryza. Ja to widzę gołym okiem, że tak jak w 1968 roku z tą rebelią młodzieżową skończył się czas odbudowywania przedwojennej Europy, przyszedł czas tchórzliwych rozwiązań, jakim jest polityczna poprawność, udawanie, że nie ma problemów, żeby o nich nie mówić, bo to jest konfliktowe. Europa była kiedyś śmielsza, odważniejsza, miała odwagę spojrzeć w sobie w oczy, a teraz coś oszukuje i za to płacimy, ale mam nadzieję, że to tylko przelotne nieszczęście. A co do elit, to chyba historyk angielski Tony Bean tak to wdzięcznie powiedział, że jak długo masy naśladują elity, to jest rozwój. A jak elity zaczynają naśladować masy, to wtedy kultura się zwija. Jeżeli ja patrzę w tej chwili, jak najbogatsi ludzie wkładają dżinsy ze sztucznie robionymi dziurami na kolanach, to boję się, że to ma rację, że coś się zwija w tej naszej europejskiej kulturze. Ale myślę, że nikogo z Państwa nie obraża, że nie widzę żadnych dziur na kolanach. Ja mam takie pytanie, nawiązał Pan już do roku 1968, jakby to troszeczkę bliższy termin przywołana. Wacław Havel mówił, że miłość i prawda muszą zwyciężyć nad kłamstwem i nienawiścią. To hasło było też w Polsce często tłumaczone. Miłość i prawda zwyciężą nad kłamstwem i nienawiścią. Mija teraz 30 lat od upadku muru berlińskiego, 30 lat od jesieni narodu. Czy nie ma Pan profesor wrażenia, że to hasło cały czas jest aktualne i jeszcze nawet bardziej aktualne niż przed 30 laty? Takie moje pytanie, czy kiedyś będzie nastanie taki moment, że będziemy mówić o tym haśle z takim fajnym historycznym sentymentem, cytując Wacława Havla, ale mówiąc, że to się dopełniło, a nie ciągle hasło dające nam nadzieję, że jeszcze będzie lepiej. Tak mówię trochę w kontekście naszej współczesnej Polski. Dziękuję. Pani, ja też miałem wrażenie, że mój kraj jest dużo piękniejszy, a niedawno zacząłem widzieć, że on jest trochę mniej piękny. I bardzo mnie to boli. Cieszyło mnie to 30 lat temu. Byłem niesłychanie rad z tego, że jestem częścią tej społeczności. A dzisiaj często się na swoją społeczność krzywdzę. Pamiętam, bo chodzimy w tym roku w stulecie odzyskania niepodległości. Przez jakąś niezręczność polityki kulturalnej wszędzie na świecie spotykam się z tym hasłem bez słowa odzyskania. I ludzie pytają, czy my tak jak Jugosławia i Czechosłowacja powstaliśmy po I wojnie światowej. Duża porażka polityki kulturalnej, bo myśmy istnieli 1000 lat temu i myśmy stworzyli Rzeczpospolitą, którą żeśmy później utracili, na pewno z naszej winy. Ale ta Rzeczpospolita, którąśmy utracili, była lepsza niż ta, którąśmy odzyskali. Bo była niezatruta nacjonalizmem, którego w ogóle wtedy nie było. Rzeczpospolita Jagiellońska była Rzeczpospolitą otwartą i przyciągała swoją urodą, a
a nie przymusem. Jak ktoś teraz mówi, Polska dla Polaków. Musiałem to usłyszeć, kiedy w czasie akcesji europejskiej pamiętam, że działacze akcji katolickiej w Bydgoszczy powiedzieli, niech pan nie wypowiada się w sprawach polskich, bo pan ma obce nazwisko. Pomyślałem, że w czasach Dardyszka nikt by tak nie powiedział, to było nie do sformułowania w tamtych latach, to byłby idiotyzm kompletny, prawda? To by wszystkich powyganiali i Kopernika i jeszcze wielu innych. Więc to tak się coś w tym sensie dzieje, że nigdy na tym świecie raju nie będzie. I zawsze jesteśmy gorsi niż byśmy chcieli, ale bardzo brakuje nam hałda tej chwili, żeby te tęsknoty ożyły. Nazywam się Piotr Ryś. Chyba ostatnie pytanie przyszło mi tutaj zadać, ale trochę też zostałem sprowokowany przez panią prezes, myślę, jak i przez pana Oksena, bo mam to przyjemność, że reprezentuję pracowników Volkswagen Poznań, jestem przewodniczącym Związku Zawodowego jedynego, który reprezentuję i spokojnie, tak jak pani mówiła, nie mam zamiaru robić strajku i jedynie go nawoływać, tym bardziej na uczelni ekonomicznej. Natomiast mam pytanie do pana profesora, takie samo, jakie postawiłem naszemu arcybiskupowi, który był obecny na spotkaniu z kadrą kierowniczą w waszej firmie. To jest ciekawe, bo został poproszony przez panią prezes i przez zarząd, żeby powiedział trochę o wartościach. W ramach Volkswagena Poznań jesteśmy reprezentacją pracowników, która w niewielu polskich przedsiębiorstwach, a może w żadnym, ma prawo do współdecydowania o tym, co się dzieje w przedsiębiorstwie. Ale również, jak się ma prawo do współdecydowania, to trzeba na siebie dać współodpowiedzialność. A jak bierze się współodpowiedzialność za pracowników i za przedsiębiorstwo, to często trzeba podejmować trudne, niepopularne decyzje i również wybierać to mniejsze zło, o którym pan mówił. No i teraz pytanie, w którą stronę powinniśmy iść jako przedstawiciele pracowników, jako związek zawodowy, żeby ciągle być w tym wszystkim przyzwoitym? Pana, oczywiście, gdybym ja to wiedział, to ja bym się natychmiast zgłosił na pana zastępcę. Ja mam taką obserwację generalną i podejrzewam, że ona w jakiś sposób dotyczy tej sprawy. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało obraźliwie, bo to dotyczy całej naszej cywilizacji. Żyjemy w olbrzymim masie. Dawno tak dobrze nie było na tej planecie, w tej części świata, jak dzisiaj. Jest mało kto jest głodny, żyjemy dłużej. No, nie chcę wymieniać tych najprostszych miar, z których wynika, że tak dobrze jeszcze nigdy nie było w historii. I rezultat jest w pewnym sensie opłakany, ponieważ nie chce nam się dojrzewać i uważamy dzieciństwo za idealny czas życia. Przecież cała nasza cywilizacja jest po prostu infantylna, dziecinna, głupkowata. I to nam wolno, bo niczym to nie grozi. Gdybyśmy mieli lwy w parkach, to byśmy wiedzieli, jak niebezpiecznie jest chodzić po ulicach. I wtedy byśmy nie byli dzieciakami, musielibyśmy być dorośli. U pana ten sam problem polega na dojrzałości. Jeżeli ludzie są dojrzali, no to mają zdolność przyjęcia niepopularnej decyzji, jeśli ją rozumieją, nie czują się oszukani. Mogą się pogodzić z niedogodnością, bo niedogodność jest częścią życia. Natomiast jak są zdziecinniani, no to wrzeszczą razem, rzucają hejty do internetu, ponieważ dziecko powoduje się emocjami, a nie rozumem. Natomiast regulowanie spraw międzyludzkich wymaga rozumu. Bez rozumu to się nie udaje przy tej skomplikowaności. Więc jedyne odwołanie ma do dojrzałości, żeby ludzie chcieli być dojrzali, a nie chcą, bo tak przyjemnie jest być wiecznym bobasem. Ci młodzi ludzie, którzy do 50 żyją u babusi, jest im tak dobrze. No to wszystko jest takie dzieciństwo sztucznie przedłużone, nienormalne. Ja tego nie przeżyłem, bo ja jako dziecko chciałem chodzić na filmy dla dorosłych. Chciałem jak najszybciej być dorosłym, więc nosiłem kapelusz ojca i podkradałem mu okulary, kiedy jeszcze nie były mi potrzebne. Ale wtedy kupowałem bilety na filmy, które nie wolno mi było oglądać. Bardzo sobie cynię. Więc wie pan, dojrzałość jest chyba tym słowem. Jeżeli człowiek jest odpowiedzialny, a w sytuacji prawdziwego zagrożenia robimy się dojrzalni. A tak to jest taki rodzaj frywolności, która dzisiaj panuje w życiu publicznym.
Wybierzemy sobie dla zabawy klauna na przywódcę. Wybierzemy sobie partię klaunów, tak jak to zrobili moi bracia Włosi, do rządu, bo to będzie straszna zabawa, świetna zgrywa, prawda? Cichłe sterle, idiotyzm po prostu. No. Czy w samolocie ktokolwiek pozwoliłby klaunom prowadzić samolot, jakby był pilot? No nie. A w państwo to jest więcej niż samolot. I można go rozbić. Chyba praca tak samo. Proszę Państwa, muszę zaingerować, ponieważ nie będzie to miało sensownego końca. Bo chcę powiedzieć tak, to nasze dzisiejsze spotkanie dzięki naszym gościom, ale także dzięki Państwu powoduje coraz większy niedosyt. Właściwie każde pytanie powinno nas zbliżać do stanu nasycenia, którego to organizatorzy powinni za wszelką cenę unikać. Tu jest wyjątkowe spotkanie, widzimy wszyscy, że ten niedosyt jest coraz większy. Więc jedyne, co mogę zaproponować, mam nadzieję, że mówimy także pana rektora, to pierwsze, to nam własną odpowiedzialność. Musimy chyba zostać przy swoistym rozwojeniu jaźni, bo nie mam odwagi w sobie i myślę, że nie ma też sensu, aby próbować jakoś podsumować dzisiejsze spotkanie i niech każdy ze swoimi myślami i wrażeniami zostanie. A proszę udzielać się towarzysko. Dobrze, czyli zapraszamy mnie pana rektora na dwie rzeczy. Po pierwsze, jak porządne imieniny, zwłaszcza podwójne, więc będzie tort, będzie ciastko. Dobrze? Jest wyjątkowa okazja, żeby także pomyśleć o roli nauki w weryfikacji tego, co się dzieje. Bo pod tytuł książki pana profesora, którą można, jest to isko wydawnictwa poznańskiego, będzie można uzyskać też wpis. Pod tytuł brzmi tak. Czy co można zrobić? Czy można zjeść ciastko i je mieć? Myślę, z dobrymi przyjaciółmi i tak dalej. W każdym razie proszę spróbować to sprawdzić, czy je można mieć. Dobrze? Serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. I ostatnie zdanie pan profesor kiedyś napisał, to stosunkowo niedawno. Jeszcze nie zjeżdżam, to za jest.